wiem, człowieku, jak my to nagrywać, jest tak gorąco. No jest tropikalnie. Jak jechałam tutaj samochodem, to wykazywał 40 stopni. Przestań tyle gadać. Musi być krótkie. No dobra. Przy mikrofonie Kara Becker i Maja Hitro, a to Studio 26, nasz modowo-kulturowy podcast o wszystkim, co powinniście wiedzieć. O wszystkim, tak jak w poprzednim odcinku powinnam powiedzieć. A ty ja uwielbiam ten początek. Tym razem nie dodasz, że o niczym. Nie, bo ja wiem, że jest o wszystkim już. Jest ja się o wszystkim. Jest o wszystkim i w tym odcinku powiemy Wam między innymi o serialach i to o takich świeżutkich nowościach, ale też rzeczach, które już są od pewnego czasu. Między innymi o Lupę, o Elicie, czy opowieści podręcznej. Zgadza się. Oprócz tego będą seriale animowane, ale dla dorosłych. Pikantne. Bardzo pikantne, z bardzo brzydkimi wkładami, że tak powiem. Z tych wkładów to ja już się boję. Ja też się ich troszeczkę boję, ale będą. Będą też książki. I tutaj będzie trochę romantyzmu, trochę smutku, więc dla każdego coś dobrego. No i ten odcinek jest bardzo wyjątkowy, ponieważ w nim występuje nasz pierwszy gość. Wspaniały artysta Jan Bajtlik. Więc czekajcie na tę rozmowę, ona zaraz po newsach. A na samym końcu nasz cykl Wstrząśnięte, Niezmieszane. I mamy pierwsze pytanie, które wybrałyśmy spośród naprawdę kilkunastu maili, które do nas doszły. Jesteśmy bardzo zaskoczone, ale i to bardzo wszystko, Wam dziękujemy. Bardzo to. Dziękujemy, ale to wszystko za chwilę. No to co, Kara? Zaczynamy. Zaczynamy. Chyba najlepiej od seriali. Lupin. Wspaniały francuski serial o Marcy, który jest moim zdaniem kompletnym geniuszem. Obecnie, jak donosi New Yorker Magazine, jest najpopularniejszym mężczyzną we Francji. I też jak się okazuje, Lupin, który teraz ruszył właśnie drugi sezon na Netflixie tego serialu. I bardzo Wam go polecamy. Chociaż ten pierwszy był naprawdę świetny, a na razie zaczęłam dopiero drugi. Był doskonały. I rzeczywiście cała historia inspirowana jest postacią Lupina. Pena. Tak. Musimy to odmienić po polsku. Faktycznie dzieje się mnóstwo intrygi, które są poruszane. Troszkę nas cofają w czasie i momentami czujesz naprawdę, że przenosisz się w przeszłość. Z drugiej strony wszystko dzieje się w teraźniejszości i we Francji. Ja nie jestem wielką fanką francuskich produkcji, natomiast do tego serialu absolutnie się w nim pogrążyłam i wpadłam jak śliwka w kompot. Akcja jest bardzo szybka. Wszystko dzieje się w taki sposób, że musisz być ciągle świadoma, nie możesz przysnąć ani na sekundę. Nie, nie można, bo jak zgubisz jakiś fragment, to potem nie złożysz tych puzzli z powrotem. To prawda. Natomiast drugi sezon, ja już jestem przy końcówce i uważam, że niestety, jak to z takimi dwójeczkami, trójeczkami, czwóreczkami bywa. Że słabszy. Troszeczkę jest słabiej. Natomiast główny bohater atrakcyjny absolutnie i faktycznie, tak jak mówisz, zgadzam się z Tobą, geniusz. Tak, a co ciekawe, Lupin, który jest właśnie produkcją francuską, jak Maja wspominała, a wcale się nie zgodzę, że tak nie lubisz francuskich seriali, bo zaraz będziemy mówić o kolejnym, ale pobił Bridgertonów i The Queen's Gambit. Gambit Królowej, więc zainteresowanie światowe jest gigantyczne. Myślę, że właśnie sprawa. Po tym pierwszym sezonie, który był naprawdę świetny, po prostu wszyscy nie mogliśmy się doczekać, co tam dalej Lupin wymyśli. A skoro już mówimy o francuskich serialach, to jest serial, który ja uwielbiam. Gdzie jest mój agent po polsku, tak? Gdzie jest mój agent? I mówiłaś mi o tym serialu już bardzo dawno temu, ale ja się jakoś absolutnie wzbraniałam, bo ja jestem taką osobą, która właściwie ogląda seriale hiszpańskie i brytyjskie. I no oczywiście amerykańskie, ale najbardziej mnie teraz fascynują i interesują te dwie europejskie produkcje, czyli brytyjska i hiszpańska. I dzieje się tam mnóstwo i pewnie też w kolejnych podcastach będziemy o tym mówić.
Natomiast dzisiaj o Francji i O w dziwo. końcu o dziwo, no nie tak o dziwo, bo ty jesteś Od ciebie to wyszło Francuzeczką, po a to prawda. prostu. To dla mnie jest o dziwo. To prawda. I gdzie jest mój agent? To jest serial, w którym jakby ja się śmieję cały czas. Od samego początku. I grają tam aktorów, grają aktorzy. Prawdziwi, tak. Prawdziwi. Grają siebie, co jest Grają w ogóle siebie. prześmieszne, ale też Jak Cécile de France, tak, między Monika innymi. Bellucci. Przepiękna I zresztą. to jest też śmieszne, oni zaznaczają, że oni grają siebie, ale to też nie grają siebie, bo to są nadal postaci, czyli na przykład co my myślimy o tych aktorach, jak się zachowują, więc to też Tak, to prawda. Z jest drugiej ciekawa strony jest to koncepcja. wszystko ugryzione i te gwiazdy kina francuskiego, potężne nazwiska, właśnie grają siebie przez taki pryzmat naszych doświadczeń, często bardzo głupich i bardzo, bardzo zabawnych i absurdalnych, absolutnie absurdalnych. Natomiast ten absurd sprawia, że od tego serialu naprawdę nie można się oderwać, i to Nie, jest nie da rady. na każdą chandrę genialna odtrutka. W ogóle wspaniali bohaterowie. Każdy z nich w ogóle dokłada do tego serialu coś niesamowicie ciekawego. Każdy z nich jest zupełnie inny. Każdy ma swoją rolę do odegrania w tej ciekawej historii. Strasznie Wam polecam ten serial. Często też o tym pisałam na Instagramie. Bardzo się cieszę, że Maja przekonała się wreszcie i zaczęła się oglądać. I polecasz też tutaj. Bardzo polecam. I jeszcze na koniec, chociaż powinnam to powiedzieć na początku, że serial opowiada o agencji Prawda. aktorskiej, bo my założyłyśmy, że wszyscy nasi odbiorcy i słuchacze będą o tym wiedzieć, a Błędnie niekoniecznie. założyłyśmy. Błędnie założyłyśmy. Jest to agencja aktorska w Paryżu i jest kilku agentów, którzy nie tylko muszą borykać się ze swoimi prywatnymi problemami, ale z potężnymi problemami związanymi ze swoimi podopiecznymi, czyli z Tak. najlepszymi aktorami. Ale też finansowymi całej agencji, co jest zabawne, że oni próbują Otóż utrzymać tą to. agencję, jeszcze mają takie gigantyczne nazwiska, którymi próbują gdzieś tam sterować, bo to też właśnie wchodzą takie tematy jak właśnie hollywoodzkie produkcje Tak. i jak właśnie, to też I to jest już jest od ciekawe. pierwszego odcinka. Tak. Jest aktorka, która ma zagrać u Tarantino. Tarantino. I jest oszukiwana, że nadal u niego gra, natomiast okazuje się, że pojawiły się pewne problemy, z których agent nie potrafi wyjść obronną ręką. Dokładnie. I naprawdę jest to bardzo zabawne, bardzo inteligentne kino, i to jest serial absolutnie do obejrzenia, tym bardziej, że będzie kolejna seria. Tak, okazuje się, że będzie piąty sezon, choć producenci serialu mówili, że skończą na czwartym sezonie i wszyscy bardzo płakali. Chyba właśnie na ten płacz odpowiadają producenci. Piąty sezon już niedługo, bardzo czekamy. A teraz kolejne premiery. Hiszpańskie. Hiszpańskie, tak, przenosimy się do Hiszpanii, czyli no, jedna z moich ulubionych produkcji, produkcja hiszpańska, tylko przez chwilę dzisiaj, bo więcej powiemy, jak zobaczymy wszystkie odcinki. Szkoła dla elity wraca z kolejnym sezonem i to dobrze, chociaż zaskakiwała chyba bardziej na początku. Z drugiej strony Teraz jest jest to skąpa o taki paru trochę, to bohaterów. prawda, i jest to taki chyba guilty pleasure w tym momencie dla mnie. Trochę tak, mam podobnie, wiesz, że tak czekam na to, żeby obejrzeć, bo gdzieś zainteresowała mnie ta historia, ale to już nie jestem tak złapana w tą. Tak. Jest to hiszpański serial o grupie dzieciaków uczących się w prywatnym liceum, do którego dzięki stypendium przychodzi nowy uczeń z dosyć ubogiej rodziny. Dzieci w tej prywatnej szkole hiszpańskiej to dzieci bardzo majętnych rodziców, które mają bardzo ciemne strony, i o tych ciemnych stronach ich charakterów właśnie traktuje ten serial. I wszystko jest jakby powiązane z tym, co się tak naprawdę dzieje w Hiszpanii, bo te różnice między bogatymi Hiszpanami a tymi ubogimi są bardzo widoczne, i bardzo dobrze to pokazuje też ten serial. To, jak ubodzy próbują sobie radzić, jakie napotykają przeszkody też na swojej drodze, też jest bardzo ciekawe. Ten świat wcale nie jest taki prosty, To i prawda. powiedzenie, że możesz wszystko,
nie do końca się sprawdza w realnym życiu. Możemy sobie afirmować, ale niestety nie jest tak łatwo. Tak, prawda wygląda nieco inaczej. A teraz przejdźmy do absolutnej popkultury. Seks w Wielkim Mieście wraca. Bez Samanty, ale wraca. I co o tym myślisz, że... Bo jest jakaś taka dyskusja w internecie prowadzona, czy warto w ogóle odgrzebywać takie kultowe seriale, jakim właśnie jest Seks w Wielkim Mieście, czy właśnie powinniśmy gdzieś tą... No tak jak trochę producenci Friends, dokładnie o to samo, że oni powiedzieli, że nie będą kontynuować tej historii, dlatego że oni zamknęli to w sposób, w jaki chcieli i nie ma powodu po prostu tego odgrzebywać. Że mogliby zepsuć po prostu ten przekaz, który sobie zaplanowali wtedy. I tutaj jednak jest inaczej, Seks w Wielkim Mieście wraca. I co na ten temat myślisz? Czy to jest dobry ruch, czy... Wiesz co, ja nigdy nie byłam fanką Seksu w Wielkim Mieście. Nie znam ani jednego dialogu. Nie wiem do końca, o co chodzi. No co ty? Wiem, że jest Carrie Bradshaw i do niej się wielokrotnie odwoływałam w jakichś artykułach, czy o modzie, czy o popkulturze, no bo wiadomo, że jest to jedna z takich postaci popkultury bardzo ważnych. Natomiast dla mnie... absolutnie bezbarwna. Na przykład Fendi Baguette nie może nie byłaby tą ikoną, gdyby nie Carrie Bradshaw. A ja mam nadzieję, że ona w ogóle nie powinna być ikoną. Ja nie jestem fanką tych torów. Nie jesteś fanką bagietki. Nie jestem fanką bagietki, chyba że jest z glutenu. Tak, wczoraj ale żadna inna. Przyjemność jeść bagietki na dziesięcioleciu Charlotte. Tak. Bistro warszawskiego. I tak, ten gluten, te bagietki widzę, te bagietki bardziej mi zostały od wczoraj, utkwiły. A właściwie od 10 lat, no bo jednak lat. Te bagietki to już są też kultowe, one też weszły do, troszkę do popkultury. To bagieta prawda. Z Charlotte. Bagieta Charlotte pod pachą. Pod pachą. Natomiast tak, raz jeszcze 100 lat, wszystkiego najlepszego. Charlotte bardzo się rozwinęła przez te 10 lat i już jest w kilku miastach w Polsce, między innymi we Wrocławiu czy w Krakowie. W Krakowie jest piękna. Uwielbiam. I wprowadzili w ogóle tą kulturę jedzenia przy jednym wielkim stole, co też wczoraj... Tak, i okazało się, że można wiele miłości poznać przy takim stole. Tak, w takim bistro. W takim bistro i ktoś się do ciebie dosiada, jak pijesz kawę. Wspaniale. Do tego jeszcze dojdziemy, bo o randkach chyba będziemy dzisiaj mówić. O randkach będziemy mówić, ale jeszcze ode mnie szybciutko opowieści podręcznej, czwarty sezon, absolutnie fenomenalna Elizabeth Moss. Czy my skończyłyśmy Seks w Wielkim Mieście? Trochę nie skończyłyśmy Seksu w Wielkim Mieście, tylko powiedziałeś, że nie lubisz bagietki. No nie lubię bagietki, ale też nie przepadam za tym serialem tak naprawdę i nigdy mi się nie wydawał interesujący, ale ja też nie przepadałam za Friends, więc jakby... Ja nie wiem, nie mogę na ten temat z tobą rozmawiać, przyrzekam, bo jednak Friends to jest Friends, ale Seks w Wielkim Mieście, ja na przykład bardzo lubię ten serial... Ten na początku, tak? Ten, który zaczął się w latach 90., potem przez lata 2000 prowadzony, wczesne, ta moda i wszystko no i niesamowite. I Nowy Jork. Ja kocham Nowy Jork absolutnie, więc czuję się tam fantastycznie. Także gdzieś to mnie zawsze pociągało. Mam problem, jak zaczęły się kwestie filmowe, szczególnie druga część, która gdzieś tam w ogóle mi nie podeszła, więc trochę boję się, że w tym kierunku idziemy i nie wiem, czy to dobrze, czy lepiej nie byłoby zostawić po prostu tej historii taką, jaką była i ona miała swój klimacik, też przez to, że powstała w takich czasach, w jakich powstała, więc może nie warto pewnych rzeczy ruszać, ale na pewno obejrzę. Zobaczymy. Co mam powiedzieć, na pewno obejrzę. No dobrze, to jeszcze te opowieści podręcznej, bo jest to fenomenalny serial, niesamowita historia, do której ja się bardzo długo zabierałam, znając tę historię. Dlatego, że to jest bardzo trudny temat, bo akcja dzieje się w świecie, gdzie kobiety tracą wszelkie prawa. Dlatego też właśnie na bazie powieści Margaret Atwood. Dokładnie. I dlatego też na strajkach kobiet w Polsce kobiety przybierały się właśnie w te czerwone stroje podręcznych. To też miało swoją głęboką symbolikę. Także temat jest trudny, ale gdzieś tam dopiero po kolejnych sezonach widzimy, że ta siła w tych kobietach nadal jest i ta chęć do walki i to jest wspaniałe. Czwarty sezon jest absolutnie zaskakujący. Elizabeth Moss jest wspaniała. Naprawdę to, jak ona gra tą postać, to już jest niesamowite. I dla mnie to jest tak, że ja przechodzę od tego, że ją uwielbiam, podziwiam, po to, że mnie wkurza i denerwuje. I ona potrafi tak grać na tych emocjach. Jest to niesamowite, więc bardzo polecam ten serial wszystkim. Ja też go polecam. To jest serial bardzo przygnębiający, szczególnie jak się
odpali pierwszy odcinek Tak, i tak. zaczynasz oglądać świat, który jest bardzo, na razie wydaje ci się jeszcze bardzo odległy, bo to jest jakaś tam niedaleka Taki przyszłość. Absurdalny, tak? Jasne. I ludzie, którzy twierdzą, że są związani z Kościołem i Bóg ich namaścił do tego, żeby sprawować władzę w Stanach Zjednoczonych, bo to jest Ameryka na razie. Która już się zmieniła w kraj, który nazywa się Gilead. Uważają, że są predestynowani do tego, żeby decydować, jak mamy żyć, a szczególnie jak mają żyć kobiety. I kobiety są takimi podręcznymi. To jakby są pozbawione absolutnie wszystkich praw. I w pewnym momencie, gdy sobie uświadomimy, że to wcale nie jest przyszłość, tylko to jest teraźniejszość, być może trochę przerysowana, ale my to widzimy za oknem i w trakcie pandemii musimy wychodzić na ulicę, tak. To robi się trochę niezręcznie, trochę niebezpiecznie i trochę smutno. Że ten absurdalny świat staje się gdzieś tam, że może być realny. Ja pamiętam pierwszy odcinek właśnie opowieści podręcznej, gdzie właśnie padają takie słowa, że te takie zmiany nie nadchodzą od razu. To nie jest ad hoc, tylko jak jesteś właśnie tą żabą gotowaną tak. w coraz cieplejszej wodzie, to w końcu cię ugotują i nawet nie zauważysz kiedy. I nawet nie zauważysz, kiedy po prostu jesteś w czerwonej więc, sukni i musisz, jesteś predestynowana tylko do tego, żeby rodzić dzieci. Więc tak? Wcale nie chodzi o to, że my jesteśmy jakimiś histeryczkami i nie. Kobiety, które wychodzą na ulicę tłumnie w trakcie pandemii i do tej drugiej, najgorszej fali, wcale nie są histeryczkami, tylko faktycznie walczą i o siebie, i o przyszłość swoich dzieci, i o to, żeby nasz kraj nie wyglądał tak jak książkowy Gilead. A niestety organizacja podobna do tej, która rządzi w książce Atwood, no, jest tuż za rogiem. I myślę, że zdobywa coraz większą w naszym władzę. Kraju chcieliby, żeby tak Polska wyglądała. Ale mam nadzieję, że to nigdy nie nastąpi. Natomiast jeżeli jeszcze nie oglądaliście, bardzo, bardzo Wam polecamy ten serial, bo do zastanowienia. Tak. Naprawdę może Wam dużo pozmieniać w głowie. Zdecydowanie. To co, Maja? Teatr czy... Teatr, a może jeszcze szybka premiera filmowa. Bo a, dzisiaj tak. do kin po wielu miesiącach oczekiwania wchodzi Sweat. Film Magnusa von Horna, bardzo zdolnego reżysera, który ma na koncie kilka świetnych filmów, ale Sweat jest chyba moim ulubionym. Twoim ulubionym. Być może ze względu na rolę Sylwii Zając, fit influencerki, którą gra absolutnie przezdolna Magda Koleśnik, z którą miałam przyjemność kilka miesięcy temu rozmawiać właśnie o tym filmie. Był to wywiad okładkowy. Tak, pamiętam, że byłaś nią zachwycona. Byłam nią zachwycona. Magda jest naprawdę bardzo wrażliwą osobą. Aż nadwrażliwą, ale myślę, że artyści tacy właśnie powinni być. Ona bardzo dużo czuje, bardzo dużo odczuwa i czasami wydaje mi się, że to może być bardzo męczące, gdy masz tyle bodźców, jesteś przebodźcowana, bo wszystko odczuwasz, wiesz, wielokrotnie bardziej niż normalnie się odczuwa. Natomiast film też traktuje o tym, co dzieje się wokół nas teraz. Jest to opowieść o fit influencerce, tak jak już wspomniałam, którą gra Magda, Sylwii Zając, która ma ponad 500 000 obserwatorów na Instagramie. Wspaniałe życie w Warszawie, mieszkanie w jednym z najnowszych drapaczy chmur, ale jest samotna. I pewnego dnia pęka i do swoich obserwatorów mówi w trakcie live'a tak zwanego. One są bardzo popularne w ostatnim czasie, te live'y. W ostatnim roku właściwie wszyscy robią tak. live'y. Apogeum. Apogeum live'ów. Nastąpiło. No i Sylwia Zając w tym live'ie zaczyna płakać i przyznaje się do tego, że jest samotna. I to jest taki film o samotności z przepięknymi kadrami. Wśród setek tysięcy ludzi, które wśród obserwują. Wśród setek tysięcy ludzi, ciekawe. Którzy ją kochają i obserwują. Tak. Ale widzimy też jej powrót do domu, do matki, do małego miasteczka, z którego pochodzi, gdzie nikt jej nie słucha. Ona tam w ogóle nie ma wsparcia. I bardzo do tej matki lgnie. Natomiast to nie jest tak, że ta matka jej nie kocha. Po prostu wychowała ją zupełnie inaczej.
I chyba nie do końca rozumie tę potrzebę takiej czułości, której oczekuje Sylwia, bohaterka filmu. I ona jest faktycznie w tym tłumie ludzi bardzo samotna. I internet, media społecznościowe, to wszystko nie ma znaczenia, gdy jesteś sama. I nie masz się do kogo odezwać tak naprawdę. Ale to jest też ciekawy problem w ogóle, nie? Tak naprawdę, jeśli chodzi o media społecznościowe, jak bardzo wpływają na naszą psychikę. Więc na pewno do tego jeszcze wrócimy. Tak, wydaje nam się, że to jest wymarzone życie, które ktoś, kogo obserwujemy, prowadzi na Instagramie, a rzeczywistość może być zupełnie inna, więc nie ma się też co nakręcać i zazdrościć komuś, ponieważ nigdy nie wiemy, co dzieje się u tej osoby tak naprawdę. Zapraszam do kin, ponieważ film wchodzi do kin dzisiaj. Kina były bardzo długo zamknięte, więc jeżeli macie ochotę na fajny wieczór, to sweat. I na Cruella jeszcze muszę się przejść. Na Cruella jeszcze tak, to też jest bardzo dobra rola. Emma Stone. W ogóle my chyba dzisiaj zostaniemy jakoś tak bardziej przy sztukach wizualnych, coś mi się wydaje, ponieważ wracając jeszcze na sekundkę do seriali, ale już w całkiem innej formie, chciałam przez chwilę pogadać o animacjach dla dorosłych, bo ja jestem ich totalną fanką. Okazuje się, że te animacje też stały się jakąś taką odskocznią w pewien sposób dla ludzi w czasie lockdownu. I poprawiaczem humoru. Te seriale animowane są tak absolutnie absurdalne i tak straszne momentami i wulgarne i łamiące wszystkie tabu i zasady, wszystko co można, że sama jestem przerażona czasami, że to oglądam, bo to już nie są Simpsonowie, chociaż to jest, wiadomo, klasyk. Family Guy był już taką animacją, która budziła pewne kontrowersje, czyli to był serial animowany o rodzinie w małym miasteczku, któremu urodziło się maleńkie dziecko, geniusz w rodzinie, zachowujące się, mówiące w ogóle z brytyjskim akcentem, co też w tym wszystkim jest ciekawe i bardzo zajmujące i bardzo śmieszne, wyzywającym swoją matkę, ojca. No, tam się działy po prostu dantejskie sceny momentami, chociaż i tak chyba nic nie pobije Paradise PD. To jest serial o złych gliniarzach w małym miasteczku Paradise. Tam nie ma żadnego tabu. Tak naprawdę. Tam schodzi Chrystus z krzyża i dostaje pistolet i karabin i morduje wszystkich dookoła. I mówi, że na tym polega religia chrześcijańska. I przez to zresztą było mnóstwo petycji, aby w ogóle ściągnąć Paradise PD z Netflixa, bo na Netflixie można oglądać ten serial. Znaczy, nawet nie chcę mówić, co tam się dzieje, ponieważ w sumie jest mi trochę wstyd, że ja nawet to oglądam i naprawdę nie wypada. Z drugiej strony zaczynasz się zastanawiać. Wszyscy klikają. Teraz wszyscy klikają Paradise PD. Słuchajcie, naprawdę, jakby seks w każdym wydaniu. Bardzo ostry momentami, wszelkie choroby weneryczne, wszelkie choroby wstydliwe są pokazane i to w wielkim powiększeniu. To jest nadal kreskówka, ale lepiej, żeby wasze dzieci tego nie oglądały. Bardzo nie polecam. Ale nie znajdziecie tego na Netflix Kids. Nie znajdziecie tego na Netflix Kids, ale jest jeszcze taki kultowy serial BoJack Horseman, który się zakończył już jakiś czas temu. On porusza takie kwestie, które właściwie są palące zawsze dla nas. I Kara pokazuje mi właśnie, że przekraczamy czas, który sobie założyłyśmy. To prawda. Ale mamy jeszcze parę rzeczy do opowiedzenia, więc myślę, że zostaniecie z nami jeszcze troszkę, bo niedługo będzie nasz wywiad, a jeszcze później wspaniały nasz gość. Wspaniały gość, a później nasz cykl. A potem no i zaraz widzisz, przez to, że tak się rozgadujesz, to zaraz będziemy mieć 3-godzinny podcast. Mówię jej to ciągle. Ale wszyscy to lubią. Tak? No musimy się pochwalić tym, że okazuje się, że przesłuchaliście
w ponad 95% nasz podcast w całości. Całości. I to się bardzo rzadko zdarza. Tak, jak patrzyłyśmy na statystyki, to naprawdę byłyśmy takie szczęśliwe. Super, że bardzo Wam za to dziękuję. Z nami do końca. To jest naprawdę wielkie, wielkie. No dobrze, to ja już nie będę więcej mówić o BoJack Horseman. Zobaczcie ten serial, bo jest bardzo dobry i on nie jest wulgarny. Tak, tam warto, no troszkę jest, ale to tak dla dorosłych. Ale to nie jest to, co Paradise PD. Dobra, Kara, to co? Jeszcze przed nami książki. Jeszcze przed nami książki. Dobrze, to przed nami książki. Ja odkopałam ostatnio na przykład klasykę francuskiej literatury. To jest Françoise Sagan, czyli Witaj smutku, Bonjour tristesse. Na spokojnie można znaleźć też w polskim wydaniu. I to jest niesamowite, bo ta książka, która otrzymała wiele, wiele nagród, została napisana przez 18-latkę, która nie dostała się na Sorbonę. I w ramach buntu postanowiła napisać tę książkę, która jest o tyle ciekawa, bo jest taka bardzo dla mnie letnia. To jest dla mnie doskonały moment, żeby ją przeczytać. Akcja toczy się na południu Francji, na Lazurowym Wybrzeżu. Jest niesamowita, dlatego że jest tutaj dużo też intryg, miłości. Musicie sobie poczytać, bo naprawdę jest... I to jest krótka książeczka. To jest króciutka książka, właśnie Maja widzi, bo mam ją w ręku. Ona ma niespełna 100 stron. Więc jeżeli chcecie coś przeczytać, co Was porwie i co jest malutkie, co można włożyć do torebki plażowej i położyć się na plaży, to jest właśnie to. Witaj smutku. Bardzo Wam tę książkę polecam. To jest... No jedna z lepszych książek, jeśli chodzi o literaturę francuską. W 59 roku została sprzedana w 850 tysiącach egzemplarzach, tylko we Francji. Chciałabym, żeby takie liczby były w Polsce. Tak. Żeby ludzie zaczęli czytać książki. Chociaż i tak. Ale jest to się lepiej. Poprawia, to się bardzo, mam wrażenie, poprawia. Wszelkie właśnie badania wykazują, że czytamy coraz więcej też wydajemy na książki, coraz chętniej wyszukujemy stare książki w antykwariatach. Ja na przykład uwielbiam, więc to cieszy. Tak, i myślę, że nie chodzi o to, żeby snobować się na jakąś literaturę trudną, która nie sprawia nam wcale przyjemności, tylko po prostu czytać. Jeżeli podobają nam się romanse, to czytamy romanse. Jeżeli kryminały, to kryminały. Jeżeli coś bardzo trudnego, filozoficznego, ambitnego, to na tym się możemy skupić, ale warto czytać, bo to pokoloruje nasz świat. Zdecydowanie. Otwiera głowę, otwiera myślenie. To prawda. Wyobraźnię, wszystko. To prawda. Druga książka. Twoja książka? Czy chcemy tak pokoić? Możesz swoją książkę jeszcze dać, bo moja nie będzie taka wesoła. Ojej, dobra. To moja jest wesoła, to znaczy nie jest jakoś specjalnie wesoła, ale jest bardzo, bardzo ciekawa, szalenie ciekawa. Dla wszystkich, którzy kochają Nowy Jork, tak jak ja, to jest książka Nowy Jork od Manahaty do Ground Zero, Magdaleny Rittenhouse. Ona została... Wydawnictwo Czarne. Wydawnictwo Czarne, moja zawsze tutaj. Na straży. Na straży. Strażnik Teksasu. Dobrze, i ona została pierwszy raz wydana w 2013 roku i to był bardzo duży sukces. Potem zaprzestali wydawania tej książki i bardzo ciężko ją było znaleźć, chociaż moim zdaniem jest to najlepsza książka o Nowym Jorku, jaka powstała. I teraz wreszcie w 2021 jeszcze raz została wydana i tak naprawdę, żeby ją zdobyć, też nie było łatwo, bo chodziłam od księgarni do księgarni, okazuje się, że wszędzie była wykupiona. A dlaczego jest najlepsza? Bo jest bardzo ciekawie napisana. Jest od samego początku, od tego momentu, kiedy Hudson przyjeżdża do małej, porośniętej dziewiczą puszczą wyspy, którą zamieszkują Indianie. Nazywali tę wysepkę Manahata właśnie. Mhm. I od tego się wzięło. Więc są tutaj ciekawe anegdoty, skąd w ogóle, jak rodziło się to miasto. Właśnie to jest, czy holenderscy osadnicy naprawdę kupili Manhattan, czy Manahatę od Indian za garść paciorków. Czemu budową mostu bruklińskiego kierowała kobieta bez inżynieryjnego wykształcenia i tak dalej. Więc to jest też wyjaśnienie, jak to miasto się budowało. Jest mnóstwo anegdot. To jest ciekawe. I on nadal stoi, dokładnie. Także jest wspaniałe, a wiadomo, że o Nowym Jorku można pisać i pisać, bo tak naprawdę jest to centrum popkultury też, tak jak myślimy o filmie. Ile filmów zostało tam nagrane, dlatego to jest też takie poczucie. Ja pamiętam pierwszy raz, jak byłam w Nowym Jorku, to miałam takie poczucie, że ja bardzo dobrze znam to miasto, będąc tam pierwszy raz, dlatego że wszystko znamy z różnych kadrów filmów. Więc to jest wspaniałe miasto, które gdzieś ma taką niezwykłą energię, a ta książka naprawdę wspaniale opisuje właśnie tą jego wielokulturowość, jak to wszystko się budowało,
też trudniejsze historie, ale i też te prześmieszne. Więc jeżeli macie ochotę dowiedzieć się więcej, to bardzo, bardzo Wam polecam tę książkę. Czyta się ją przemiło. Naprawdę. A masz jakieś ulubione miejsce w Nowym Jorku? Mam. Mam swoje ulubione miejsca w Nowym Jorku. Co prawda zawsze to byłam powiedz. Tam bardzo krótko, więc muszę kiedyś pojechać tak na dłużej, bo to były raczej wyjazdy prasowe, czterodniowe, ale na przykład jest wspaniałe miejsce, które polecała mi Zuzia Bioch, supermodelka nasza, polska, która właśnie w Nowym Jorku mieszka. I to jest taki bar, który nazywa się The Boom Boom Room, który jest na, nie pamiętam, którym piętrze, ale bardzo wysoko. Jest przefantastyczny, wielki bar, taki w ogóle wygląda jak rzeźba. I tam można sobie pić przepyszne drinki z widokiem na cały Manhattan. I to jest... I masz taki widok 360 stopni? Czy to jest na jedną stronę Manhattanu? Nie, jak może jest po drugiej stronie, tylko trzeba przejść, wiadomo, że nie masz wszystkiego, tak, nie jesteś takiej kuli, ale są różne miejsca. Co ciekawe, właśnie jak weszłam do łazienki, to okazało się, że tam też jest wszystko przeszklone. Więc to była taka dziwna dla mnie, dziwny taki moment, okej, dobra. Ale słuchaj, wiadomo, że następne rock and roll. Następne okna były bardzo daleko, więc nie było szans, żeby ktoś mnie zobaczył, ale sam fakt, że miałam całą przeszkloną toaletę, było ciekawym doświadczeniem. To są fajne doświadczenia z takich podróży. Na maksa. Dobrze, no to jeżeli o Nowym Jorku, to moja książka. I to jest John Didion. W Ameryce zostajemy. Zostajemy w Ameryce. Rok magicznego myślenia. I to jest książka, którą John Didion, jedna z najwybitniejszych dziennikarek i pisarek, jakie nosiła Ziemia i nosi nadal, ponieważ John żyje, napisała tę książkę, żeby poradzić sobie ze śmiercią swojego męża, który odszedł nagle, czekając na kolację. Usiadł w fotelu, bo ta dwójka, to małżeństwo wróciło dopiero ze szpitala, gdzie leżała nieprzytomna ich córka, Quintana, i zastanawiali się, co z nią będzie, czy uda się ją uratować. Udało się nie na długo, jak się okazało już wkrótce, ale to historia na inną opowieść. Natomiast czekając na kolację, którą John miała już przynieść, bo była gotowa do pokoju, jej mąż zasłabł, miał atak serca i zastygł w takiej pozie, w której czekał na kolację w fotelu. Dla Joan, która spędziła ze swoim mężem całe życie i był jej też podporą w jej pracy i zawsze oceniał, czytał pierwszy jej artykuł, jej książki, był to ogromny cios, z którym nie mogła sobie poradzić, i wtedy pojawiło się, wtedy wjechało, że tak brzydko powiem, to magiczne myślenie. I jeżeli poddamy się temu magicznemu myśleniu, to możemy się trochę zagubić, bo wyobrażamy sobie sytuacje magiczne absolutnie, które czyli nie miały miejsca. To jest tak naprawdę taki świat wyobraźni, tak? To jest świat wyobraźni i John pisze o tym, że jak idzie, jak przypominała sobie po śmierci swojego męża już jakieś znaki, czyli ptaka, którego mijali, który zdychał, i zaczęła sobie wyobrażać, że to są znaki, które jej mówiły o tragedii zbliżającej się. Nie chciała ściągać skarpet męża gdzieś tam wywieszonych i tak jak było z praniem, żeby Anusz wróci i będzie chciał jeszcze wykorzystać. Nie wyrzuciła ani jednej rzeczy, bo Anusz wróci. Poradziła sobie z tym magicznym myśleniem. Opisała to wszystko w książce i ta książka jest dla mnie osobiście wyjątkowo ważna. Nagrywamy ten podcast kilka dni przed Dniem Ojca, tak naprawdę. I mój tato odszedł niestety z powodu koronawirusa na początku tego roku, i ta książka była takim narzędziem, które bardzo mi pomogło w rozpoczęciu przeżywania żałoby. Wiedziałam, oczywiście sama złapałam się na tym, że to magiczne myślenie gdzieś tam się z tyłu głowy pojawiło, i w jakimś sensie
sobie z nim szybciej poradziłam, bo wiedziałam, co ono oznacza i jak to może dalej wyglądać. Więc skarpety mojego taty, które zostały po tym, jak pojechał do szpitala, jak zabrano go do szpitala, wisiały jeszcze bardzo, bardzo długo i mamie nie pozwalałam ich w ogóle zabrać z grzejnika. Natomiast buty stoją dalej w przedpokoju i myślę, że jeszcze będą dalej stały. Wszystkim tatom na Dzień Taty, wszystkim waszym ojcom życzę bardzo dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego. Dzwońcie do nich, dbajcie o swoje relacje. Książka została wznowiona, Rok Magicznego Myślenia pojawił się znów w sprzedaży, bo w Polsce była przez bardzo długi czas niedostępna. Warto ją przeczytać, żeby zastanowić się też nad życiem i nad wieloma sprawami, które jak myślimy, że nas nie dotyczą, a niestety pewnego dnia będą. Też wspaniale, że John można wreszcie po polsku przeczytać, bo długo nie było takiej możliwości. A jest nie tylko wspaniałą pisarką, ale jest też na przykład modelką Celine, bo też wystąpiła w kampanii Celine. I jeszcze z Phoebe Philo. Z Phoebe Philo, jeszcze Old Celine, więc jest niesamowitą postacią. Zresztą właśnie też na Netflixie znajdziemy o niej dokument, który też bardzo polecamy, bo jest absolutną ikoną literatury, ale też kultury w ogóle. Kultury w ogóle. Ona jeszcze w latach 60. i 70. relacjonowała mnóstwo takich wydarzeń kulturowych, między innymi proces rodziny Mansona. I teraz jeszcze szybko newsy modowe, czyli co się działo ostatnio, bo jest to podcast modowo-kulturowy, więc sprawdźmy, co się w ostatnim tygodniu działo. Wczoraj pokaz Dior Cruise 2022 w Atenach. Pokaz inspirowany właśnie starożytną Grecją, także mamy też elementy sportowe, to jest cruise, takie właśnie wakacyjne, ale też właśnie takie powłóczyste sukienki, przezroczyste z jedwabiu, takie typowe dla Marii Grecji Curie, na miejscu Anya Taylor-Joy, która wyglądała przepięknie, ale też różne inne gwiazdy, Cara Delevingne na przykład. Która wyglądała potwornie. Która gdzieś, no tak jak stwierdziliśmy, że jednak make-upista zrobił jej tutaj kuku, psikusa. Bo niestety i to bardzo dużego psikusa, tak samo fryzjer. Wydarzyło się coś strasznego. No niestety tutaj nie wyszło. A propos współprac, Emilio Pucci i Supreme. Ostatnio mówiłyśmy o współpracach, że jest ich dużo, to jest ich troszeczkę jeszcze więcej. Co ciekawe, Ferrari z wybiegową kolekcją Prêt-à-Porter. To jest bardzo ciekawe. Tak, to są bardzo takie architektoniczne, właśnie takie i kurtki, ale w ogóle wszystko tak naprawdę, bo to jest ready to wear, wszystko od góry do dołu. Więc w Mediolanie jest taki sklep Ferrari jest. I tam jest mnóstwo ludzi zawsze, tak. Szczególnie mężczyzn. Ale to zazwyczaj były te, wiesz, czerwone polówki, tak. Czapeczki i tak dalej, zgadza, więc to się. Jest ciekawa historia. A teraz mamy Prêt-à-Porter wybiegową. I też gigantyczna sytuacja, która się wydarzyła. Etsy kupuje Depop za 1,6 miliarda dolarów. To jest, Depop to jest takie miejsce, gdzie można sprzedawać i kupować rzeczy z drugiej ręki, ale to nie są te ekskluzywne rzeczy, można tam tak naprawdę kupić i sprzedać wszystko, co się chce. I to jest tak naprawdę też takie miejsce, o którym mówi się, że to jest ulubione miejsce zakupowe generacji Z. Więc takie ciekawostki ode mnie dzisiaj. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o modę, to jeszcze mam do dodania. To jest taka moda i kultura właściwie, bo Dylan Jones, redaktor naczelny brytyjskiej edycji GQ, odchodzi ze stanowiska po 20 ponad latach. Maja płacze. Tyle wam mogę zdradzić, że... Ja płaczę, bo ja jestem jego wielką fanką. To jest tak absolutnie ciekawy człowiek, który też dmuchał w skrzydła swoich dziennikarzy i za jego czasów dziennikarze GQ mieli szansę robić bardzo ciekawe artykuły, które zdobywały najważniejsze dziennikarskie nagrody. A sam Dylan Jones jest nie tylko dziennikarzem, ale też pisarzem. Skończył St. Martin's w ogóle. Szkołę mody w Londynie. Szkołę mody w Londynie właśnie, dla tych, którzy nie wiedzą. Dostał też Order Imperium Brytyjskiego za swoje zasługi i napisał kilka fajnych książek, między innymi o Davidzie Bowie. Którego też bardzo lubimy. Tak, lubimy i ja naprawdę ubolewam. Mam nadzieję, że przyjdzie ktoś, komu się uda poprowadzić ten magazyn tak dobrze jak Dylanowi.
tym może zakończmy naszą pierwszą część naszego podcastu. Trochę nam wyszło dłużej niż się spodziewałyśmy. Niestety, mam nadzieję, że spodobał się nasz 3-godzinny podcast. Nie no, żartuję, nie będzie aż tak, mam nadzieję, długo. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że... No i ta znowu. No przepraszam. Jeszcze znowu chcę coś powiedzieć. Że Kara Becker zrobiła cudowny wywiad z Norą Jones o jej płycie i w ogóle się tym nie chwali. Chwalę się. A trzeba się pochwalić. Ale... Chwal się. Chwalę się. Tak, sytuacja była niesamowita. Maja zadzwoniła do mnie, czy za 3 godziny mogę zrobić wywiad z Norą Jones. Zazwyczaj tak bywa, że jak się ma wywiad, to jednak się dłużej do niego przygotowuje niż 3 godziny. To była, jak to często bywa właśnie w naszej branży, że niektóre rzeczy wchodzą bardzo szybko albo okazuje się właśnie, że za 3 minuty coś trzeba zrobić i wtedy też trzeba reagować. No to było niesamowite doświadczenie dla mnie. Norah Jones jest absolutną też ikoną muzyki, niesamowita osoba. I była absolutnie przemiła. Oczywiście byłam na maksa zestresowana, dlatego że właśnie nie czułam się dobrze przygotowana, bo ja bardzo lubię przed tym, jak z kimś rozmawiam, to dużo o nim czytam, oglądam wszystkie wywiady, zapisuję wszystko, próbuję znaleźć pytania, których nikt jeszcze nie zadał, a tu po prostu musiałam wejść na żywca i jeszcze z Norą Jones, ale była wspaniała. I Norah Jones wydała niedawno krążek koncertowy, pierwszy w jej karierze. Tak. I właśnie o tym rozmawiała Kara z Norą. Kara i Nora. Bardzo ładne. Kara Nora. Kara Nora. No to teraz wielki dzień i ważna chwila dla naszego podcastu. Czyli 2. odcinek, pierwszy z gościem. Mhm. A naszym gościem jest? Jan Bajtlik, artysta, malarz, grafik. Tworzył ilustracje dla takich magazynów jak The Time czy The New York Times. Od 5 lat współpracuje z francuskim domem mody Hermès. I jak się okazuje, jest też moim kolegą ze szkoły. Tak, zgadza się, chodziliśmy do podstawówki, wtedy już rysowałem i ciekawa jest dla mnie ta rozmowa, dlatego że jakiś czas temu zorientowaliśmy się, że kojarzymy siebie z dzisiejszego życia jeszcze z dawnych lat i rzeczywiście miałem taką sytuację niedawno, że coś mi w głowie zaklikało, że kojarzę ciebie, że to jesteś ty, po prostu z tamtych czasów i muszę to powiedzieć, bo to jest bardzo dziwne uczucie, że dopiero po długim czasie zorientowałem się, skąd kojarzę twarz tej kobiety, pamiętając, że była ona kiedyś dzieckiem. I miała kręcone włosy. Tak, i moja pamięć jest całkiem niezła, na to wyszło. I tak, twoja też. Tak. Ja też pamiętam, jak się, powiedzmy, że już drugi raz poznaliśmy jako dorosłe osoby. To było otwarcie butiku Hermesa w Warszawie i wtedy pamiętam, że w hotelu europejskim było pomieszczenie całe w twoich rysunkach i w twoich dziełach, co było niesamowite. I pamiętam, jak ze sobą chwilę rozmawialiśmy, ja byłam przekonana, że właśnie skądś znam tą twarz. Imię, nazwisko też mi coś mówiło i musieliśmy trochę przetrawić tą sytuację, żeby zrozumieć, że się znamy z tego poprzedniego życia, ze szkoły, w której w mundurkach wprowadzaliśmy sztandar szkoły. Coś, co... No ja nigdy nie wprowadzałem, to ustaliliśmy, że było jasne. Jakoś Janek jako mnie. Jedyna osoba w szkole jakoś udało mu się wymigać z tego. Nie wiem, jak to zrobił, więc bo jednak tak. Każdy musiał raz na jakiś czas przy sztandarze stanąć. Tak. No jak widać, wiesz, starałem się wyłamywać z powszechnego systemu widocznie już od najwcześniejszych lat. No. Nie żartuję, tak, bo nie tańczyłem też poloneza, nie chodziłem w mundurkach, nie wprowadzałem sztandaru i tym podobne. A skąd wziął się taki bunt w tobie? Antysystemowy? Nie, to nie jest bunt, to jest po prostu bycie konsekwentnym wobec siebie. No wiesz, jeśli czegoś po prostu bardzo nie czujesz i to... Już wracając teraz może na pewnie temat tej rozmowy, czyli jak będziemy gadać o pracy, o robocie, to wiesz, jeśli kierujesz się taką intuicją, że coś nie jest po twojej myśli, w takim sensie, że nawet ta konwencja, a wszyscy jesteśmy cały czas w jakichś konwencjach, w zachowaniach, prawda, które są od nas wymagane, to zawsze istnieje gdzieś może jakiś margines do zastanowienia się, czy naprawdę chcemy aż tak w to wchodzić i czy jest jakaś szansa, żeby może w tym nie być. I no, tak się złożyło, że na szczęście, wiesz, nie bito nas pejczem za to, że nie nosimy sztandaru i po prostu jakoś się udało, że nie musiałem go nosić. No.
ale bardzo, bardzo się rzeczywiście wzbraniałem otwarcie to mówiąc, bo to było coś, co zupełnie mi nie odpowiadało wtedy. Ale wiem też, że twoje pierwsze rysunki ma kilka naszych wspólnych koleżanek ze szkoły, które pewnie niedługo będą warte miliony. A jestem też ciekawa, skąd w ogóle to zamiłowanie do sztuki. Bo na przykład twój tata zajmuje się zupełnie czymś innym. Tak, moi rodzice nie są artystami, w sensie moja mama studiowała ekonomię, pracowała w bankach, mój tata jest astrofizykiem i jest to na pewno rodzaj sztuki, ale nie są to sztuki wizualne, to co ja robię. Natomiast na pewno od początku byłem wychowywany z taką dużą pasją do obserwacji, do korzystania jakby ze sztuki, do chodzenia po muzeach, do podróżowania i tak jak już gdzieś powiedziałem, wiesz, że moimi książkami z dzieciństwa nie były książki dla dzieci, tylko to były albumy o sztuce. Znaczy cała ta warstwa wizualna przenikała do mnie gdzieś tam od początku i na pewno miała duże znaczenie później i teraz bardzo czuję, jak duży wpływ to miało. Także trudno powiedzieć, że od początku już wiesz, w jaką drogę będziesz iść, ale na pewno czułem, że nie mając nawet świadomości, że później jest jakaś profesja w tym albo że są kierunki studiów, to gdzieś czułem, że tego typu działania są dla mnie interesujące i chodziłem na różne zajęcia plastyczne czy artystyczne i sam też dużo rysowałem dla siebie czy malowałem. I też potem studiowałeś na ASP w Warszawie. Tak, i poszedłem później na studia na ASP, ale wydaje mi się, że tak naprawdę taki ogromny wpływ na kształtowanie miało to, co było przed ASP, w ramach na przykład przygotowań do egzaminów na ASP, czy w ogóle już takiego zaczęcia studiowania, wiesz, studiowania natury, rysowania z modela, czyli takich zupełnie zupełnych podstaw rzemiosła, warsztatu, trochę też już warsztatu, nazwijmy to nawet projektowego, to byli ludzie, jakich miałem szansę spotkać. Czy to był Józef Wilkoń, czy to byli artyści pracujący z Fundacją Atelier, która do dzisiaj istnieje i nadal kształtuje młodych ludzi. Tam był między innymi oczywiście Andrzej Bielawski, Teresa Starzec jako założyciele, czy Jarosław Lustych, z którym miałem zajęcia z rysunku, czy Waldemar Umiastowski. I to są naprawdę genialne osoby i genialni pedagodzy, którzy... To jest, dzisiaj nie mogę w to uwierzyć, jakie miałem szczęście, że byłem u takich osób. Czy równocześnie chodziłem też do Anny Krystiana Jarnuszkiewiczów, z rodziny, słynnej rodziny rzeźbiarzy Jarnuszkiewiczów. I oczywiście ASP było ciekawe, bo jest to kwestia środowiskowa. Poznajesz rówieśników, którzy też się tym bardzo intensywnie zajmują, więc ASP to są ludzie. I tam też byli wykładowcy, którzy oczywiście mieli dla mnie znaczenie, jak Lech Majewski, czy Maciej Buszewicz, czy Mietek Wasilewski. Ale na pewno ja już wiedziałem, idąc jakby na ASP, że ta uczelnia mi nie wystarczy, że ona jest, wiesz, że ona daje na pewno jakiś warsztat, daje ci różne możliwości, ale że na pewno to nie będzie wszystko, że gdzieś już wtedy wiedziałem, czy z jakiegoś rekonesansu, czy z rozmów z innymi, że jest ona zacofana jakby względem świata. Po prostu zacofana w sensie takim kulturowym, nie tylko warsztatowym, nie tylko technicznym. Ale uznałem, że może to jest dobra jakaś baza, też wiesz, pragmatyczne względy mieszkania, czy finansowe. Ja pochodzę z Warszawy, więc jakby to było dość logiczne. Tak, ale teraz do mnie po latach dociera właśnie to, że docierają, wiesz, dwie rzeczy. Pierwsza taka chyba typowa dla każdego, kto jest, nie wiem, kilka lat po na przykład studiach, że masz coś w rodzaju takiej, wiesz, jak wychodzisz z domu, to masz tą złość na rodziców, prawda, za wszystko, co ci zrobili. Trochę za ASP też tak ma, że wkurza cię to nawet nie co tobie zrobili, ale co mogą robić innym ludziom. Ale też
też dociera do mnie, że właśnie te lata przed ASP, czyli powiedzmy liceum, były takie super intensywne i one były bardzo kształtujące, bo w uszach słyszę te rzeczy z korekt, które wtedy słyszałem, słyszę je cały czas w tej chwili. Ale też bardzo szybko zacząłeś pracować komercyjnie i dla amerykańskich magazynów topowych i w wieku 26 lat podpisałeś umowę z jednym z najbardziej prestiżowych domów mody francuskich, Hermès. Jak do tego wszystkiego doszło? Jak to się dzieje, że jednak młody artysta tak szybko zaczyna też działać na tym polu komercyjnym? Znaczy, pracowałem od samego początku studiów, nawet jeszcze zdając na SP, dlatego że musiałem pracować. Bardzo też chciałem i wiesz, od początku czułem, że rzeczywistość twórcza studiów jest daleka od rzeczywistości rynkowej, nazwijmy to. I zależało mi na tym, żeby takie rzeczy, jak robię na przykład dla siebie, czy rzeczy takie, jakie robię na SP w ramach ćwiczeń, żeby robić je też jakby poza szkołą. Robić je dla tego realnego funkcjonowania, co jest oczywiście trudne, bo no tak, no to jest szeroki temat, ale starałem się znaleźć takie nisze, czy takie obszary, gdzie swoje zainteresowania, czy swój warsztat mógłbym zastosować. To była na przykład ilustracja prasowa, czy projektowanie plakatów, czy przede wszystkim praca z instytucjami kulturalnymi, które jednak miały trochę inne wymagania i trochę inną wolność niż projekty bardziej komercyjne. Dodatkowo ten rynek wtedy w Polsce był inny od tego, który jest obecnie, ale też już był inny od tego, który był na przykład 5 lat wcześniej, który mieli do czynienia moi koledzy, którzy kiedy ja zaczynałem studia, oni je kończyli. Ale poza tym udało mi się dość szybko rzeczywiście pracować za granicą, przede wszystkim na rynku amerykańskim, z New York Timesem czy z Time'em. I widziałem tę ogromną różnicę właśnie kulturalną, kulturową, różnicę w ogóle podejścia do projektowania, do tworzenia, do procesu pracy, do kultury pracy, do szacunku, także do wynagrodzeń. I w połowie studiów też miałem taką przyjemność odbyć taką krótką wizytę semestralną na jednej z najlepszych francuskich uczelni, Ecole Peningen, do której się dostałem dzięki temu, że wygrałem konkurs graficzny we Francji. I w jury tego konkursu oraz wykładowcą tej uczelni był Michel Bouvet, jeden z takich najbardziej wziętych grafików francuskich. I po semestrze w tej szkole zaproponował mi staż. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, które konfrontowało nie tylko z inną uczelnią, ale w ogóle z innym środowiskiem, z innym sposobem pracy. On też jest wyjątkową osobą, jest bardzo taki otwarty, bardzo serdeczny, liberalny. I po latach, kilka lat później, był kuratorem nieistniejącego już festiwalu Fetografizm, kiedy zaproponował mi na nim zrobienie takiej wystawy indywidualnej właśnie z różnych projektów graficznych, z plakatów, z książek, z ilustracji, z różnych tych rzeczy związanych z grafiką wydawniczą. I to było w 2016 roku i w ten sposób znalazł mnie Hermes, którego art dyrektorzy przyszli na tę wystawę, która była w Cité des Arts, w centrum Paryża, w takiej ogromnej przestrzeni wystawienniczej, a także była bardzo dobrze rozpropagowana. Zrobiłem plakat, który był w całym Paryżu i tak dalej. Także to jest historia, która jest wynikiem przypadków pracy, szczęścia i różnych kolei losu, które były. A co się czuje, jak się widzi swój plakat w Paryżu? Na każdej stacji, na każdym przystanku, w każdym miejscu. Wiesz, to jest miłe uczucie, bo to, co lubię właśnie w tej pracy, to jest to, że to nie jest praca
performatywna, że ciebie jako osoby nie ma w tym, że jakby jesteś zasłonięty, stoisz za tymi projektami, za tymi obrazami, za całą tą komunikacją, którą ty tworzysz, czy tworzysz we współpracy z kimś i że możesz oglądać reakcje innych ludzi na to i że cię jakby z jednej strony nie ma w tym, a z drugiej strony dość prosto może być wszechobecny, bo po prostu te projekty są multiplikowane, są drukowane i rozwieszane w wielu miejscach, albo chusta jest dostępna na całym świecie i trafia do różnych ludzi, którzy ją sobie dalej przekazują, czy robią zdjęcia i ona nabiera kolejne różne formy funkcjonowania, ale że jakby ty możesz być gdzieś kompletnie schowany za tym i jednocześnie masz taką ogromną odpowiedzialność za tworzenie tego komunikatu, czyli wiesz, ludzie, którzy projektują wayfinding, prawda, mają ogromne poczucie odpowiedzialności, tak jak architekt, jeśli chodzi o konstrukcję budynku, to oni za system poruszania się, za to, jak ludzie czytają jakieś znaki, jak znajdą drogę ewakuacyjną i w tym rodzaju, zwłaszcza w tym rodzaju pracy, ich ego musi być schowane. Dlatego, że liczy się tylko jakby esencja samego przekazu, jego bezpieczne dotarcie do widza. Natomiast wszystkie wiele innych rzeczy, które jest wokół nas, które operują różnymi rodzajami estetyki, różnymi formami komunikatu i budzą różne emocje, to jest praca, w której możesz trochę pokazać jakby więcej siebie, czyli nie wiem, swojej jakiejś fascynacji, czy twojego języka użyczyć na potrzeby tego komunikatu, ale możesz tym grać, bo możesz to zrobić raz dowcipnie, raz smutno, raz poważnie, raz kontrowersyjnie, raz śmiesznie i patrzysz też, jak ludzie reagują i staram się każdą chustę na przykład rysować trochę w inny sposób. Także na przykład ludzie są zdziwieni, że ja ją zrobiłem, bo na przykład chcą kupić konkretnie moją chustę albo myślą, że ona jest moja, a nie jest. Tak, bo to znaczy, teraz... Przepraszam, myślą, że to nie jest moja chusta, a później się okazuje, że jest, prawda? Znaczy, żeby pokazać taki, wiesz, szeroki wachlarz też konwencji i stylu. Tak, bo ty ten styl też mocno zmieniasz. On też ewoluuje bardzo, bardzo sprawnie i szybko. I też pamiętam, że kiedyś czytałam o tym, że na początku też... Może firmy albo właśnie prasa gdzieś chciały od ciebie tego jednego stylu, że oczekiwały tego, że to będzie właśnie w tym konkretnym, a ty jednak po swojemu lubisz szukać tej różnorodności. Tak było przede wszystkim na rynku w Stanach, gdzie masz, wiesz, ogromne wydawnictwa, ogromne nakłady prasy. Mówimy, wiesz, o New York Timesie czy o Time'ie, gdzie ta ilustracja, czy nie wiem, nie chcę właśnie też używać jakby słowa ilustracja, no, ale te obrazy, które pojawiają się w gazecie, są na bardzo wysokim poziomie, ale z czasem zorientowałem się, że oni, żeby usprawnić sobie działanie, żeby usprawnić po prostu planowanie i to, że mają do wyboru ludzi z całego świata, no to wrzucają ich dosłownie w jakieś szufladki, w różne kategorie, w różne foldery, które są związane ze stylem albo z tematyką, czyli są ludzie, którzy się specjalizują w portrecie, albo ludzie, którzy robią pejzaże, albo hiperrealizm, albo abstrakcje i tworzą jakby swoje takie własne algorytmy, którymi się posługują i na ogół te wszystkie rzeczy są zawsze w przewidywalnym stylu dla danego twórcy. A wtedy, kiedy ja z nimi pracowałem, nie interesowało mnie to, żeby powtarzać cały czas ten sam sposób rysowania. Bo nie wiem, 3 razy z rzędu dostawałem polityczną tematykę i malowałem, wiesz, czarnym pędzlem, bardzo jakiś syntetyczny, wiesz, taki drapieżny rysunek. A miałem na przykład ochotę zrobić coś bardzo bogatego, bardzo szczegółowego. I trochę nie było czasu, żeby to rozwinąć wtedy. Bo już trzeba było robić, wiesz, kolejną ilustrację czy kolejne zadanie. I ten typ pracy po prostu mi wtedy nie odpowiadał i chciałem czegoś więcej. I ogólnie taka
ciekawość, wiesz, wszystkiego i różne zainteresowania, jakie mam, nie szły mi w parze z tym. Zorientowałem się też, że w Polsce z kolei jest niesłychana sytuacja, że można robić cały czas, takie mam poczucie nadal, że można robić cały czas to samo. Że możesz mieć twój jeden styl i jechać na nim przez długi czas i nikt z tym nie ma, nie dość, że nie ma problemu, to na dodatek wręcz się oczekuje, żebyś ten styl też użyczyła jakby na tutaj kolejną potrzebę tego kolejnego projektu. I jeszcze ci za to nie dość, że podziękują, nie dość, że jeszcze im zależy, to wydaje mi się, że rządzi głównie takie poczucie, o, to ja też to mam, to co inni mieli. I wiesz, no to jest bardzo dziwne, ale tak to działa. I na szczęście starałem się, udało mi się, wiesz, szukać różnych innych miejsc czy opcji, żeby troszkę bardziej eksperymentować, a Hermes akurat jest jakimś chyba idealnym miejscem do tego, żeby cały czas siebie samego zaskakiwać i szukać i drążyć. Ja wiem, że ty masz też dostęp do miejsca, które nie jest dostępne dla zwiedzających. To są archiwa właśnie Domu Mody Hermes i to jest niezwykłe miejsce. Jakbyś mógł nam trochę opowiedzieć, jak to wygląda, jak często tam bywasz? Bo to jest takie miejsce inspiracji też dla projektantów Hermesa. Tak, no mam tę przyjemność i przywilej, że w ogóle mam dostęp do Hermesa od środka i do oglądania warsztatów, i do archiwów, i do studiów projektowych. I miejsce chyba, o którym mówisz, to jest kolekcja Emila Hermesa, jednego z dyrektorów Hermesa, która powstała. O Jezu, teraz mi się mieszają daty, no ale powiedzmy, że jest to kolekcja, która trwa już, tak jak Hermes, to jest dziedzictwo 6 pokoleń, to ta kolekcja mniej więcej właśnie liczy jakby 5 pokoleń i znajduje się ona jakby dosłownie w centrum, w korze budynku na Faubourg, czyli w budynku, gdzie jest główny, najstarszy sklep Hermesa w centrum Paryża. I dosłownie na drugim piętrze, całe drugie piętro zajmuje biuro Emila Hermesa, które jest w tej chwili przekształcone na miejsce jego kolekcji. Mianowicie on całe swoje życie, dosłownie od dzieciństwa, zbierał rzeczy związane z podróżą, z podróżowaniem, z transportem i z jeździectwem, ze wszystkim, co się wiąże z końmi, od militarnych jakichś zbroi, elementów, akcesoriów, po elementy wyposażenia tramwaji konnych, przez rzeźby, obrazy, renesansowe książki, traktaty o jeździectwie. No jest tam dosłownie wszystko, co możesz sobie wyobrazić z dziedzictwem jeździectwa. I ten temat jest bardzo bogaty, ale też bardzo inspirujący, bo jest to wiele, jakby wiele epok związanych z designem różnych rzeczy. To są obiekty, które mają formę użytkową, są robione z różnych materiałów, prawda, od kości słoniowych, przez metale, przez skóry zwierząt. No, pochodzą one z najróżniejszych miejsc na świecie. Czyli jest to w pewnym sensie muzeum designu. Muzeum myśli projektowej, inwencji, tego, jak sztuka przeplatała się z rzemiosłem i jak ona później odnajdywała swoje, wiesz, odzwierciedlenie w rzeczywistości. I są... No jest to pasjonujące nie tylko dla osób, które się interesują końmi. To szczerze mówiąc nawet nie ma specjalnie znaczenia. To znaczy po prostu jeśli masz tam zarówno
noże do polowań używane 300 lat temu, renesansowe książki albo siodło któregoś z generałów napoleońskich, które jest niesłychanie wyszyte i ma skórę leoparda, czy tam sierść leoparda, albo masz jakąś mezopotamską figurkę konia i jednocześnie walizkę do przewożenia zastawy stołowej do Orient Expressu, to wszystkie te rzeczy w jednym miejscu jeszcze, jak można je dotknąć, otwierać i oglądać, na pewno mają na ciebie duży wpływ i rzeczywiście bardzo dużo projektów Hermesa od dziesiątek lat, wiele motywów wywodzi się bezpośrednio z fragmentów, z elementów czy z tematyki, jaka jest w tym muzeum. Ja, przepraszam was, bo wy już tak w modę tutaj wchodzicie i w Hermesa. Ja chciałam wrócić jeszcze do tego stylu, o którym opowiadałeś, stylu twojej pracy i tak naprawdę zapytać o to, czym dla ciebie jest ten styl, no bo wiemy też z historii sztuki, że najwięksi artyści rzeczywiście nigdy nie pozostawali w jednym miejscu, czy Picasso, który miał przeróżne okresy, od błękitnego przez różowy, później był kubizm, później ta jego twórczość absolutnie wymykała się jakiejkolwiek klasyfikacji. Tak samo z Warholem, który zaczynał od multiplikacji kolorowych portretów, ale później przecież jeszcze był ten jego słynny peace painting, czyli urynalne obrazy i prace. I chciałam od ciebie się dowiedzieć właśnie, czym dla ciebie jest styl dla artysty, na twoim przykładzie. Jest jakimś takim naturalnym, to idzie w parze z twoim życiem, tak? To idzie w parze z twoim samopoczuciem, z twoimi zainteresowaniami, jakie masz w danym czasie, w jaki sposób funkcjonujesz, gdzie jesteś i tak dalej. I to wszystko ma wpływ i gdzieś jest widoczne w tej pracy, jeśli ona ma chociaż trochę tego aspektu osobistego. To znaczy, że potrafisz znaleźć połączenie tego, co przeżywasz, co oglądasz, co czujesz, na to, co później tworzysz. I to niezależnie, czy to będzie, wiesz, projektowanie graficzne, bardzo takie chłodne, funkcjonalne, czy sztuka. Mhm. I jeszcze jest coś takiego, jak wiesz, to się w Hermesie mówi, że nie ma czegoś takiego jak amnezja kulturowa. Nie ma, zawsze jest jakaś taka pamięć genetyczna i jest zawsze jakaś taka pamięć związana z twoją tożsamością, z tego, skąd jesteś. I to też ma zawsze znaczenie na ciebie, gdzie się urodziłeś, wychowałeś, w jakim języku mówisz, do jakiej kultury masz dostęp od samego początku i mimo, że później to się może radykalnie zmienić, możesz zmienić obywatelstwo i mieszkać całe życie gdzie indziej, to wszystko gdzieś ma znaczenie i dobrze, jak ma to odzwierciedlenie. I w dzisiejszych czasach, które są niesłychane, bo są wyjątkowe przez to, jaki dostęp masz do, jak łatwy dostęp masz do wielu rzeczy i oczywiście jest cała globalizacja i unifikacja wielu aspektów naszego życia i też ta unifikacja wizualna, że mnóstwo rzeczy wygląda tak samo, że trendy, że ludzie chcą też, i zawsze tak było, ale dzisiaj to wyjątkowo łatwo przychodzi i wręcz masz już algorytmy, które to wybierają po prostu za ciebie, podpowiadają ci, jak ty coś zrobisz, to zobacz, jak to zrobił coś podobnego ktoś inny, to wydaje mi się, że zwłaszcza w takich czasach, teraz zastanowienie się takie nad tym twoim takim naprawdę czymś wewnętrznym, dla mnie jest po prostu interesujące. Ja uważam, że to jest jakby cenne i to jest fajne. I oczywiście możesz się zderzyć później, możesz zderzyć to coś twojego z właśnie, nie wiem, z trendem, albo iść pod prąd zupełnie i mimo, że gdzieś powstaje zawsze coś podobnego, to ty starasz się teraz wejść z czymś zupełnie innym i po prostu zawsze tak starałem się robić i akurat jakoś wydaje mi się, że to wychodziło, to znaczy to działało i miało sens. I też to jest coś, co jest na ogół ponadczasowe, bo taką mam nadzieję, wiesz, tak jak myślisz o tym, że ta praca jest twoim życiem,
ta pasja jest częścią ciebie, z twoim życiem, to że ile będzie siły i zdrowia, to będziesz robić. I nie myślisz o tym, że to jest projekt, który będzie funkcjonował sobie tylko na ten sezon. Po prostu, tylko robisz go, bo on jest jakimś elementem ciebie. On się oczywiście może zestarzeć, może być okazać się gorszy wobec następnych, ale on jest też jakimś takim zapisem tej danej sytuacji. Więc jakby ten temat stylu jest czymś więcej niż po prostu tym, jak to wygląda. No dobra, a te reakcje na twoje prace są bardzo czułe i zawsze się je chwali. Ja chciałam zapytać, jak to przyjmujesz i jak to jest z twoim ego? Czy artysta musi mieć rozbuchane ego? Czy w twoim przypadku jest zupełnie inaczej? Nie wiem, czy musi mieć rozbuchane ego, ale ogólnie ten rodzaj pracy opiera się na ego, po prostu. Tak? Jakby jego korem jest ego. Nawet właśnie to, co powiedziałem, jak projektujesz identyfikację wizualną lotniska, to ego chowasz bardziej na rzecz funkcjonalności, czy jakiejś takiej totalnej transparentności, czy wręcz bezpłciowości, ale to nie oznacza, że tam też nie masz jakichś ego zachowań, jakiegoś gestu, nazwijmy to, twojego w tym projekcie. Ale chyba rozumiem, o co ci chodzi i wiesz, moja odpowiedź jest taka, że ja raczej, to jest wszystko bardzo miłe i wszyscy lubimy, jak ludzie mówią o nas miłe rzeczy i to jest ważne i ważne jest, żeby umieć też na to odpowiedzieć i podziękować. Ja akurat mam bardzo duży taki krytycyzm wobec siebie i nie to, że tutaj kokietuję, tylko naprawdę raczej się zastanawiam za każdym razem, jak to mógłbym zrobić lepiej, gdy skończę daną rzecz. Oraz wręcz, wiesz, w ostatnim czasie wręcz jakby świadomie trochę się wycofałem z potencjalnie wszystkiego, co mogłoby być. To znaczy nie, wiesz, mieszkam większą część roku we wsi w Alpach tutaj, we Francji, gdzie jakby jestem fizycznie wyizolowany od takiego miejskiego rytmu życia i skupiam się na robocie i na sporcie, ale nawet w mieście głównie zajmuję się siedzeniem w domu i pracowaniem, więc też nie mam za bardzo takiej możliwości ekspansji tego swojego ego, wiesz, w relacjach z innymi ludźmi, bo głównie ta praca jest trochę jak lockdown, jest siedzeniem samemu ze sobą albo kontaktowaniu się z innymi ludźmi, z którymi się coś robi, ale to są głównie dziesiątki, setki godzin siedzenia i pracowania w ciszy, które też są rodzajem ego jakiegoś oczywiście, prawda, że wolisz poświęcić swoje życie w ten sposób, a nie siedzieć z ludźmi w kawiarni na przykład i opowiadać im o milionach rzeczy. Albo, wiesz, opowiadasz różne rzeczy ludziom, ale znacznie mniej, albo tylko wybranym, albo po prostu, wiesz, nie udzielasz się w social mediach za bardzo i tak dalej, więc domyślam ci, że chodzi ci właśnie o ten obraz, wiesz, takiego Warhola, który tutaj będzie czuł, wiesz, że rządzi światem i po prostu, wiesz, wymagał poklasku i albo też paryskiego artysty, prawda? To są świetne historie. Właśnie jak sam powiedziałeś o tych kawiarniach, o przesiadywaniu w paryskich kawiarniach, rozmowach. Zresztą gdzieś czytałam, że właśnie mówiłeś, że w Paryżu odnalazłeś trochę siebie. Czy to prawda i czy nie tęsknisz trochę za Paryżem w tych Alpach? Słuchaj, no te paryskie kawiarnie, artyści, to wiesz, to mi pachnie jakimś XIX wiekiem. No. Chodziło mi po prostu o siedzenie ze znajomymi w kawiarni i siedzenie i po prostu spędzanie czasu w ten sposób, wiesz. Nie wiem, lubię Paryż bardzo i to chyba po Warszawie to jest miasto, które najlepiej znam. I spędziłem tam bardzo dużo czasu i jestem tam często, ale też to jest bardzo ciężkie miasto do życia, do funkcjonowania. Jest bardzo drogie, jest bardzo konkurencyjne, jeśli chodzi o pracę. Ono ma mnóstwo do zaoferowania, ale też
też jest fizycznie męczące, jest ciasne, jest gęste i wiesz, zrobienie czegokolwiek w Paryżu, załatwienie jakiejkolwiek sprawy jest dość wymagające. I pomieszkiwałem w Paryżu i miałem już ileś razy jakiś taki moment, żeby może się tam zainstalować, ale jednak wolałem też mieć lepszy dostęp do gór, do sportu. I dlatego wylądowałem w Alpach, ale no tak, ale jest to miasto, które ma, jest szalenie inspirujące, bo jest wiesz, stolicą potęgi kulturalnej. Francja ma niesłychany, jest niesłychaną potęgą kulturalną na wielu poziomach, zarówno od tego, co się dzieje na prowincji, w małych miastach, wiesz, od różnych jakichś, nie wiem, warsztatów dla dzieci, które są w prowincjonalnych szkołach, w ogóle jak wyglądają szkoły na prowincji. Ale że jest oczywiście wszystko scentralizowane w Paryżu, ale że jak sobie myślisz o kulturze, o potędze kulturalnej, to myślę też o tym tak zupełnie całościowo, o zachowaniu ludzi, o tym, jaki mają komfort życia, jak się do siebie odnoszą, ale też jak potrafią się skupić właśnie na tej, wiesz, co mówiłem wcześniej, na tej wewnętrzności, że na przykład jest tutaj bardzo duży taki, nazwijmy to, patriotyzm regionalny. To znaczy, że jak spojrzysz na przykład na rolnictwo, na to, co w danym regionie wytwarzają do jedzenia, to, że to jest dostępne tylko w tym regionie. Znaczy nie tylko, ale głównie jest dostępne w tym regionie i że jakby to jest podkreślone, że to jest stąd i że są różne kooperatywy, które produkują tutaj, wiesz, lokalną żywność. I to jest element kultury, który jest taką, jakąś taką naturalną podstawą tutaj, że wiesz, tu w tej naszej dolinie jest tam kilka tych zakładów mleczarskich i one w jakiejś jednej kooperatywie to mleko zlewają i wiesz, to jest mleko stąd, sery stąd i już w innym regionie Francji będę miał zupełnie inne sery. I to jest coś, co jest związane właśnie z ludźmi, którzy tu mieszkają, z ich tożsamością, z ich taką, wiesz, nie chcesz, to strasznie górnolotnie brzmi, wiesz, taką prostotą i prawdą. No wiesz, dzisiaj w tych czasach po prostu może to tak górnolotnie zabrzmi, ale w sumie jak tak się zastanowisz i zobaczysz, jak w detalach to funkcjonuje, to na tym polega ta potęga kulturalna. Pomijając jakby to, że jest tu, wiesz, wielu twórców, wiele było historycznych rzeczy, które wytworzyły tę kulturę w niesłychany sposób. Też to, że ona ma wiesz, to jest kraj, który ma krew na rękach i tę kulturę wytwarza też dzięki temu. Także to ma bardzo wiele aspektów i podoba mi się, że ma tą, wiesz, tą skalę szarości. No. Nie ma, jakby są, jest pomieszanie z poplątaniem. No. I bogactwo kulturowe na tym polega. No. Ale też na miejscu możesz rozwijać swoje hobby, bo wiem, że latasz na paralotni i wspinasz się po górach. Bardzo dużo część twojego życia to jest sport, zgadza się? No właśnie, bo już kilka razy wspomniałeś o tym i bardzo mnie to ciekawi. Staram się jak najwięcej uprawiać sportu tutaj. Mieszkam w takim wyjątkowym miejscu, jeśli chodzi o sporty górskie, sporty ekstremalne, dlatego że tutaj jest, to jest, wiesz, stolica alpinizmu, więc jest alpinizm, jest wspinanie latem i zimą w skale i w lodzie, jest narciarstwo pozatrasowe, jest narciarstwo po prostu skiturowe, takie tylko dla sportu, jakby zawodnictwo skiturowe. Są biegówki, jest latanie na paralotni też latem i zimą. Jest łączenie tych dyscyplin na raz, czyli się zaśmiałem, że w tym roku doszedł mi jeszcze rower i planuję taką kombinację już, wiesz, że jedziesz rowerem, masz na plecach paralotnie, do niej masz przyczepione narty i dwie dziaby, czyli te dwa czekany do wspinania. Czyli łączysz, właściwie prawie wysysasz, co się da stąd. I Chamonix jest specyficzne pod tym względem i grupuje też ludzi, którzy robią te rzeczy na najwyższym poziomie. I staram się jak najwięcej tego robić. To jest zawsze problem, wiesz, łączenia dwóch pasji, jakby łączenia trochę dwóch
prac trochę, bo i to, i nie wiem, i rzeczy artystyczne wymagają, wiesz, cały czas szkolenia się i tego procesowości. I góry tak samo, cały czas się musisz uczyć, nabywać doświadczenie, wiesz, oglądać, wiesz, co się dzieje z pogodą. I to też jest bardzo angażujące czasowo i wiadomo, że i tego nie jesteś w stanie robić na tym samym poziomie. I to jest ciągle konflikt wyboru, co dzisiaj będę robił. I ten konflikt jest oczywiście bardzo zdrowy. To jest dobry problem, jak się ma taki problem. I no i tak. Te rzeczy, o których powiedziałeś, ten sport, jest to sport, który jest dość ekstremalny, czyli chciałam cię zapytać o tą adrenalinę. Czy ty tej adrenaliny potrzebujesz w swoim życiu, żeby później dobrze pracować w swoim zawodzie? Czy skąd nie wiem, ta miłość do tego? Ja jestem strachliwy ogólnie. Znaczy ja się w górach bardzo często boję różnych rzeczy i raczej się nie staram nie pakować w rzeczy, które byłyby zbyt poza moją kontrolą. To chyba jest tak, że jak dużo czasu zaczynasz przebywać w górach i w ogóle działać w nich, to nie chodzi o ryzykowanie swojego życia. Oczywiście robisz rzeczy, które są bardziej jakby angażujące niż na przykład wyjście na spacer, czy jazda ścieżką rowerową, czy nawet jazda po trasie, która też może być, w sensie po trasie narciarskiej, co też może być niebezpieczne, ale ilość czynników poza trasą jest większa, takich czynników niezależnych, no, kamienia, którego nie zobaczysz, lawiny, różne rodzaje śniegu, które wymagają umiejętności jeżdżenia po nim i tak dalej, i tak dalej. I teraz chodzi raczej o to, że po pierwsze wykorzystujesz naturę w ten sposób, żeby ona ci sprzyjała, to znaczy, żeby się pakować w takie miejsca, aby to było zgodnie po twojej myśli, co chcesz zrobić. Czyli nie idziesz latać, kiedy jest za silny wiatr, albo nie będziesz latać tam, gdzie będzie termika, która może być zbyt niebezpieczna i coś ci się stanie, tylko starasz się wykorzystać porę dnia, temperatury, wiatr do tego w ten sposób, żeby to tobie posłużyło. I podobnie jest ze śniegiem. Jeśli gdzieś jest potencjalnie niebezpieczeństwo, że coś nam spadnie z góry, to zastanawiamy się, że może trzeba pójść bardzo wcześnie rano albo w nocy, żeby zyskać czas, żeby pójść, kiedy jest bardzo zimno, kiedy seraki czy lód nie będzie spadał z góry, co się stanie, o której godzinie będziemy wracać. Czyli to uczy się po prostu układania puzli, takiej logistyki, przewidywalności oraz jednoczesnego wymagania, posiadania takiej świadomości, że zawsze jak coś jest nie tak, to zawsze jest jakiś plan B. No. Mhm. Więc to jest bardzo, bardzo konkretne wszystko. To jest bardzo... W ogóle sport jest bardzo konkretny, bo on jest zero-jedynkowy, wiesz, w sensie wyniku, w sensie tego, co się osiągnie. Jest łatwe to do zmierzenia i do określenia, ale jest cały ten aspekt psychologiczny, no. Jest ten aspekt też przełamywania siebie w swoim własnym rozwoju, wiesz. To niezależnie, czy będziesz biegać sobie po prostu, czy będziesz jeździć na rowerze na ścieżkach rowerowych, czy będziesz chodzić na długie spacery, to zawsze gdzieś wewnątrz ciebie jest jakiś proces... cały czas postępu, pomijając jakby samą przyjemność, pomijając jakby samą, to po prostu tę podstawę, którą ci to daje, no, czyli przyjemność, czyli odprężenie, pracę nad własnym ciałem i tak dalej, bo jakby to jest esencją, to jest najważniejsze, że niezależnie jaki ten cel jest, to ważne, aby to sprawiało przyjemność. Dla mnie też, żeby to było estetyczne, no wiesz, góry mają niesłychane jest to, że ja miałem kiedyś przez lata coś takiego, że chcę iść tam, gdzie jest jakiś super widok, albo żeby ten anturaż wokół też był jakoś wyjątkowy. Nawet jak to jest ściana, to żeby ta ściana była, znaczy nawet, no właśnie, żeby ta ściana była piękna, żeby ta droga też była estetyczna. Jest coś takiego jak estetyka drogi, że jest droga wspinaczkowa ładna i brzydka, w sensie na przykład ruchów, jakie wykonujesz, albo formacji, jaka to jest. Czyli może to być jakaś bardzo krucha, pełna, wiesz, mokrych kamieni droga, albo piękna piękny lity granit. I tak jest. Ta estetyka sportu od ruchu, jaki wykonujesz po miejsce, też jest czymś bardzo istotnym. No. Mhm. A czemu mógłbyś zaryzykować dla piękna? Wiesz, w pewnym sensie ryzykuję czasami włażenie tutaj na różne miejsca, które są średnio bezpieczne.
albo właśnie robię sporty, które są ogólnie ryzykowne gdzieś tam z zasady i wymagają różnych umiejętności i czasami zawsze jest jakaś tam, zbliża się raz na jakiś czas, trochę raczej, znaczy świadomie, ale zdarza się niestety, że trochę nieświadomie do jakichś ryzykanckich sytuacji właśnie w imię tego, żeby mieć to doświadczenie, które jest, nazwijmy to piękne, nie? Mhm. Żeby, nie wiem, miałem właśnie zimą taki lot, zacząłem latać na paralotni w zeszłym roku dopiero, ale w tym roku parę razy udało mi się latać z nartami. Bardzo podobało mi się połączenie poruszania się na nartach, robienia, wiesz, bardzo długich dystansów na nartach, ale których celem było nie zjechanie z tego lodowca, to co robiliśmy do tej pory normalnie, tylko zlecenie z niego. I to też była jakaś cała taka logistyka, że jakby się nie udało zlecieć, to zawsze można zjechać i tak dalej, więc to też była taka dosłownie kombinacja alpejska. I mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy bardzo długi dzień, długą drogę przez piękny lodowiec tutaj do granicy szwajcarskiej i start tej paralotni mieliśmy w dość silnym wietrze, w sensie takim, w którym ja nigdy nie latałem po prostu. Po prostu nigdy wcześniej nie latałem przy takim wietrze, bo dopiero zacząłem się uczyć latać na paralotni i nie miałem doświadczenia. I jakby trochę sobie sam odpowiedziałem na pytanie, czy chcę jakby zaryzykować. I przez to, że było ileś miejsc do wylądowania na tym lodowcu, gdyby się coś nie udało i nie byłem jakoś jeszcze strasznie wysoko, no to stwierdziłem, że spróbuję. I problemy się zaczęły zupełnie dalej za lodowcem. Gdzieś tam jak byłem 2 kilometry nad, wiesz, nad doliną i tam trochę mnie trzęsło, w miejscach, których na przykład nie do końca rozumiałem, że może mnie trząść i w sensie trząść skrzydło, ale też, wiesz, wtedy starałem się tak zachować, żeby nie robić nic, co by jakby pogarszało tę sytuację. Wiedziałem też, że muszę to po prostu przeczekać, że jakby obiektywnie nie ma rzeczy, które by mogły jeszcze bardziej pogorszyć sytuację, że jedynie ja mogę ją pogorszyć, więc najlepiej czasami trochę nic nie robić, przeczekać to, ale całość właśnie tego, nazwijmy to, estetycznego doznania, wiesz, że zobaczyłem ten lodowiec, latałem nad jego czołem, nad jego serakami bardzo blisko, że zobaczyłem, wiesz, nigdy też nie byłem tak wysoko na paralotni, nie leciałem też tak długo i tak dalej, to wszystkie te rzeczy były jakby warte tego, nawet nie chcę powiedzieć tego ryzyka, tylko tego skupienia się po prostu na tych czynnościach i na zrobieniu tego. A to jest taka ładna metafora życia, że czasami warto takie momenty ekstremalne chwilę przeczekać i później wszystko się już powinno układać. Raczej to jest chyba wychodzenie ze strefy komfortu, wiesz, bo jak sobie spojrzysz na funkcjonowanie, na pracę, to wychodzenie ze strefy komfortu siłą rzeczy powoduje jakiś postęp po prostu. To, że właśnie nie wiesz, nie jesteś w jednym stylu, nie? Tylko ryzykujesz czas albo niepowodzenie czegoś przez to, że szukasz jakiegoś innego rozwiązania. A ja bym jeszcze na chwileczkę wróciła do twoich czasów nastoletnich, bo słyszałam, przez to też już rozmawialiśmy o tym, że twój tata jest astrofizykiem i słyszałam, że dzięki temu miałeś na przykład taką przyjemność chodzić na kolację ze Stephenem Hawkingiem. Czy to jest prawda? Tak, była taka sytuacja, że miałem okazję poznać Hawkinga parę razy na konferencji, byliśmy na takiej bardzo dużej konferencji w Cambridge. I po prostu Hawking jest tam, wtedy on tam mieszkał i po prostu jest jedną z osób, która wiesz, tam ze wszystkimi współpracuje. Tak więc potwierdzam. Jak to wspominasz? Wiesz co, nie wspominam tego z jakimiś super emocjami, to znaczy akurat w przypadku środowiska naukowców, którzy robili różne niesamowite rzeczy, takie jak Hawking. Miałem ogromną, wiesz, przyjemność znać ich od dziecka. I jeśli znasz to od dawna, od początku, to wiadomo, że to jest co innego niż gdyś była odbiorcą tego zupełnie z zewnątrz albo, wiesz, osobą, która się tym interesuje z pasji. Więc
Ale na pewno byłem jakby pod wrażeniem w ogóle, znaczy jestem w ogóle pod wrażeniem naukowców i pod wrażeniem rzeczy, które robią i tego środowiska i tego, jak funkcjonują, jak wyglądają, wiesz, instytuty, jak wyglądają eksperymenty i jak wygląda ich sposób pracy i jakby, ponieważ dobrze to znam, to wiem, jak wygląda też ten real, to znaczy, że to też jest ta praca po prostu, że to jest siedzenie, wiesz, i myślenie z kartką papieru, z komputerem, szczytywanie danych i że tak jak ze sztuką nie jesteś, wiesz, artystą z Montmartru w kawiarni, tak samo naukowiec to nie jest jakiś wariat, wiesz, stereotypowy, prawda, z rozwianą czupryną i w kitlu, tylko to jest mozolna, wieloletnia praca umysłowa i tyle. I jakby ona czasami ma spektakularną formę w postaci na przykład tego, że wiesz, funkcjonujesz w takich miejscach jak Cambridge i masz koledże, prawda, które mają po kilkaset lat, z których wiesz, wyszedł, nie wiem, Newton na przykład, albo wiesz, ktoś taki. Lub pracujesz w CERN-ie w Genewie i pracujesz przy wielkim zderzaczu hadronów, albo jesteś, albo pracujesz przy radioteleskopach gdzieś tam na pustyni w Meksyku i więc są różne bardzo efektowne aspekty tego, ale też i one są bardzo piękne, ale to jest też wszystko normalnie na co dzień, to jest wszystko związane z bardzo taką mozolną, z zewnątrz patrząc nudną pracą. Ale też mówiliśmy o tych chustach Hermesa. Ja mam przyjemność mieć jedną z tych twoich chust przepięknych, która ukazuje Warszawę. I tak się zastanawiałam, jaka jest twoja relacja z Warszawą. Lubisz to miasto? Ja nie przepadam za Warszawą. To znaczy urodziłem się w Warszawie i znam to miasto dobrze. Nie wiem właśnie, czy bardzo dobrze, ale dobrze. I pamiętam zmiany, przez jakie ona przechodzi. Pod wieloma względami jest fascynujące, jeśli chodzi o jego historię, o jego poplątanie. Natomiast wiesz, to nie oznacza, że jakby emocjonalnie to nie jest miejsce, za którym bardzo przepadam na przykład. Albo które mnie też fascynuje w taki sposób pozytywny. Wiesz, cały teraz bardzo pozytywny aspekt Warszawy, ten, wiesz, to, że jest, wiesz, życie uliczne, że wiesz, te nowe pokolenia, które zaczynają wchodzić w życie, no, w sensie, w życie takie, w sensie taką, że zmieniły się generacje, zmieniają się czasy po prostu i sposób funkcjonowania ludzi, na przykład naszej generacji, czy młodszych, że on gdzieś siłą rzeczy wymaga jakichś zmian i widać to na przestrzeni miasta, to ja też nie jestem po prostu jakimś tam entuzjastą tego, ale może też dlatego, że nie wiem, nie jestem w tym trybie miejskim aż tak bardzo, wiesz, i też to, co mi zawsze przeszkadzało w tej Warszawie, to jej skala, to, że ona jest mała, to, że ona jest i to nie, że ona jest mała względem Paryża, bo Paryż też jest mały. W sensie on fizycznie jest właśnie bardzo ciasnym, małym miastem, które robisz na piechotę, brzydko mówiąc. Natomiast Warszawa jest mała, jeśli chodzi o ilość miejsc, o ilość, nie wiem, instytucji, o to, jak często widzisz ciągle tych samych ludzi w tych samych miejscach, wiesz, taką prowincjonalność, ale spowodowaną nie tylko kulturą prowincjonalną, tylko jakby przestrzeni, skali prowincjonalnego miasta po prostu. I wiem, że to głupio brzmi wobec ludzi, którzy przyjeżdżają z małych miejscowości i mówią, że Warszawa jest taka duża, bo to jest zawsze kwestia proporcji, względem czego, ale dla mnie po prostu zawsze ta Warszawa była mała w takiej wielkości właśnie miejsc, do których można pójść, albo i one się zmieniają, jest ich coraz więcej, oczywiście, i przyznaję temu rację, ale dla mnie ona zawsze była po prostu za mała, za dusząca się, że było za mało i ludzi, i miejsc, i tych bodźców, które dostajesz. I rozumiem, że ktoś może odnaleźć bodźców inspirujących bardzo dużo, ale ja po prostu tak nie mam i tego, jakby wiesz, tego nie udaję. Natomiast to nie oznacza, że wiesz, to miasto mnie strasznie irytuje po prostu, ale i nie ukrywam tego, ale gdzieś naturalnym dla mnie było właśnie to, że
ta pierwsza Chusta Hermesa była o tej Warszawie, no bo ona jest właśnie związana, wiesz, to co mówiliśmy, że tak jak nie ma tej amnezji twojej, wiesz, dziedzicznej, tej kulturowej, to że z inspiracją do tej chusty były zdjęcia, które robiłem, zdjęcia tych wszystkich reklam wielkopowierzchniowych. To też jest sprawa, która być może przestaje już być coraz bardziej aktualna, bo ta przestrzeń miasta się zmienia. Wchodzi coraz więcej jakichś ustaw, które, znaczy nie wiem czy wchodzi, no, ale może wejdzie więcej ustaw, które to będą regulować i tak dalej. Ale wtedy rzeczywiście było dużo jakichś takich, wiesz, dmuchanych jakichś takich reklam, wielkich banerów, całego tego syfu, który jest w tej i tak bardzo chaotycznej i kompletnie nieuregulowanej przestrzeni, i uznałem, że to byłoby ciekawe, żeby im to opowiedzieć, a tak się składało, że miałem sen, w którym, to jest prawdziwa historia, sen, w którym wszystkie te reklamy, wszystkie te rzeczy, te obiekty, te zwierzęta, ci ludzie, którzy byli na tych reklamach, ożyli i jakby zdominowali to miasto. I połączenie tej wizji razem z taką wizją też tego, co się dzieje na przykład z Czarnobylem, czyli tej dominacji natury nad wymarłą przestrzenią jakąś zorganizowaną, ludzką, albo widok, bardzo lubię ten widok z dachu Metropolitan Museum w Nowym Jorku, gdzie masz panoramę Central Parku i masz jakby połowa kadru, to są drzewa Central Parku, a powyżej są wieżowce, to zestawienie gdzieś zawsze i w ogóle ten temat teraz tej obecności, wiesz, natury w mieście, to, że Warszawa przez lata zaniedbań nie miała zorganizowanego prawego brzegu, a teraz to się staje atutem, prawda? A co się dzieje z miastami innych stolic, wiesz, starszych demokracji, które są zabetonowane i tak dalej, i tak dalej. To stąd też jest cały ten motyw tej dżungli roślin i tym podobnych. No ja masz jeszcze jakieś pytanie, bo ja mam ostatnie podchwytliwe. Mam ostatnie podchwytliwe pytanie z pozdrowieniami dla naszej pani od geografii. Jako, że latasz na paralotni, na pewno doskonale rozumiesz, jak powstaje wiatr. Wiem, że masz traumę związaną z tym, z tą kwestią. No tak, tak, zgadza się. może opowiesz słuchaczom Studia 26, o co chodzi z tym tworzeniem się wiatru. Obydwoje mieliśmy bardzo sympatyczną panią od geografii. Ja ogólnie się słabo uczyłem w szkole i też nie lubiłem się uczyć. W sensie nie lubiłem się uczyć w takim szkolnym podejściu. I chyba u niej miałem, nie wiem, ze 2 czy 3 razy, na tyle, ile było to możliwe, ile można mieć poprawek, miałem właśnie z tworzenia się prądów, z wiatrów. I jedyne, co się nauczyłem wtedy, to, że wiatr powstaje dlatego, że ciepłe powietrze unosi się do góry i tu 3 kropki. Nie umiałem już dalej powiedzieć. I rzeczywiście przypomniało mi się to i teraz jak rozmawialiśmy parę dni temu, ale też jak zacząłem latać na paralotni, gdzie to co jest, wiesz, niesamowite w paralotni, to jest to, że masz kilka wymiarów naraz, no bo masz to, co się dzieje nad tobą, pod i po bokach. Punkty odniesienia są zupełnie inne, dlatego że jak się wspinasz, to jesteś w ścianie i trochę jakby ten lęk wysokości też masz jakby przez to, ile masz powietrza między nogami, ale jakby zawsze masz ścianę przy sobie i masz punkt odniesienia. W paralotni to jest czasami tak abstrakcyjne, że nie wiesz po pierwsze skąd wieje wiatr, dlatego że lecisz z prędkością daną, tam mniej więcej 40 na godzinę i to powoduje odczucie wiatru, ale wiatr po prostu wieje z różnych kierunków, plus ja jeszcze nie używam, no ale są różne, wiesz, instrumenty do mierzenia wysokości. Ja na razie tylko używam altimetru, no ale są waria i różne inne instrumenty, które pokazują ci dokładnie, ile metrów opadasz albo się wznosisz. I to wszystko w powietrzu jest niesamowite, jak zwłaszcza jak to zaczynasz. To jest ten etap, na którym ja jestem, że nie do końca umiesz czytać, co, gdzie się dzieje w tej przeźroczystej przestrzeni, bo na nartach jesteś w stanie wybrać trasę, wiesz, gdzie może być obryw lawiny, gdzie tutaj będzie jakiś śnieg, gdzie będzie twardo, miękko, jak będzie słońce operować i też to widzisz, a w powietrzu ja jeszcze po prostu tego nie widzę i staram się, wiesz, obserwować te rzeczy, ale jak zacząłem się uczyć tej teorii, to rzeczywiście przypomniało mi się o tym, to zdanie o tym, że ciepłe powietrze unosi się do góry i tak naprawdę rzeczywiście to jest esencja, bo
rano, wiesz, jest zimno i słońce wychodzi tutaj w dolinę i zaczyna nagrzewać po prostu ziemię, która oddaje ciepło i rzeczywiście ona tworzy prądy, które idą do góry. I te prądy silniej idą na przykład wzdłuż grzbietów gór i tworzą tak zwaną termikę, czyli właśnie to ciepłe powietrze, które unosi się do góry. Z kolei ono może być też popychane powietrzem zimnym, które spada z wysoka, z wysokich gór, z lodowców i wpada do doliny. I najpierw przelewa się zimne i pcha tym bardziej to ciepłe później do góry. I jak wlatujesz w miejsce ciepłego prądu, tej termiki, to możesz się unosić na paralotni, czyli nie opadasz, tylko wykorzystujesz to do wznoszenia się. I nie jest to odpowiedź na to, jak powstaje wiatr, ale mam poczucie, że po prostu wyszedłem na ludzi mimo niewiedzy o tym, jak powstaje ten wiatr. Wedle tej wiedzy, wiesz, która tam była w podręcznikach. No. Myślę, że pani Iza byłaby bardzo dumna z tego, jak właśnie to wszystko nam wytłumaczyłeś zupełnie już na innym poziomie. Janek, bardzo, bardzo ci dziękujemy za dzisiaj i za to, że się zgodziłeś w ogóle udzielić tego wywiadu, bo wiem, że niechętnie udzielasz wywiadu, więc tym bardziej jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczne. I zazdrościmy. Bardzo, bardzo dziękuję. Zieleni wokół i miejsca, w którym teraz jesteś. Maja, a teraz nasz ulubiony cykl, wstrząśnięte, niezmieszane. W końcu nadszedł ten dzień. Odpowiadamy na Wasze pytania i chciałybyśmy bardzo podziękować za wszystkie nadesłane pytania. Jest nam szalenie miło i nie spodziewałyśmy się takiego odzewu. Myślałyśmy, że to jeszcze trochę potrwa. Za kilka podcastów, odcinków dopiero do nas napiszecie. A tu się okazało, że spłynęły do nas super pytania, w tym jedno, które wybrałyśmy od Wiktorii. Tak, Wiktoria pisze. Moje pytanie jest trochę rozbudowane. Zastanawia mnie, czy macie pomysły na letnią randkę w Warszawie. Wydaje mi się, że zrobiliśmy już z chłopakiem mnóstwo rzeczy. Od odwiedzenia praskiej plaży, przez przesiadywanie z kawą w Storze i wege piknik w Parku Skaryszewskim. Dodam, że totalnie interesuje nas kultura, mnie bardziej moda i sztuka, jego design, ale natura też robi swoje. Wierzę, że podpowiecie coś nietuzinkowego. Oczywiście, że podpowiemy, szczególnie podpowie Kara, bo ja od 150 lat jestem singielką i ostatnie miejsce, w którym byłam na randce, nazywało się Pardon to tu, kilka lat temu, ponieważ to było na tyłach Teatru Żydowskiego przy Placu Grzybowskim. Teatru dawno nie ma, powstał tam wielki bardzo budynek. Maja ma najlepsze tutaj rady dla siebie. Powstał w tym miejscu bardzo wysoki budynek, w którym mieszkają gwiazdy z widokiem na Pałac Kultury. Bardzo piękny jest ten Plac Grzybowski, no dobra, więc tam można rada, sobie pochodzić. Rada, człowieku. Wiem, radę będziesz miała ty, natomiast... Nie wiem, czy ja tak... Ja też mam wrażenie... No dobra. No dobrze, poczekaj. Pardon, to tu się przeniosło. Tak. Jest to bardzo fajny bar z muzyką na żywo. Bardzo często odbywają się tam koncerty, można sobie tam kupić bardzo fajne książki, można kupić płyty winylowe i wypić bardzo dobre piwko i coś przekąsić. No ja lubię piwko. Ja bardzo lubię piwko. Ja jestem bardziej winna. Tak. Chcesz piwko też. No właśnie, jako Austriaczka powinna. Muszę, bo mnie babcia zabije. Więc pardon, to tu jest na pewno... Jest babcia na pewno bardzo dobrą opcją na lato, na letnią randkę. Ale też koncerty są organizowane, prawda? Są koncerty organizowane, no bardzo dużo koncertów jazzowych i powinno Wam się spodobać, bo to jest super romantyczne. I wieczorem palą się zawsze takie światełka, wiesz, takie nowojorskie, fajne światełka. I romantyczne. Słodkie. Ale jak już mówimy o jazzowych koncertach, to też bardzo Wam polecam Prom Kultury Saska Kępa. Nie Wam, tylko Wiktorii. Przepraszam, Wiktorii. Ja chciałam powiedzieć, że dla nich. No. A, no dobra. No, parze. Okay. Polecam. Polecam Prom Kultury Saska Kępa, gdzie właśnie też są wspaniałe koncerty jazzowe, często organizowane na dachu, na świeżym powietrzu, z smakowitym prosecco pod chmurką. Bardzo to się przyjemnie można tam spędzić czas, także to jest super. Co jest jeszcze fajnego, myślę, tak już zostaje na Saskiej Kępie, to jest Luna Park, nie wiem, czy tam byliście, ale jest to takie ala wesołe, znaczy takie wesołe miasteczko w stylu może lat 90. nawet amerykańskie, bardzo takim amerykańskim stylu, więc są wszystkie stare gry, tak jak się nazywa? Cymbergaj? Tak. To jest to, co się z tak krążkiem, wiecie, tak... Jest taki próbujesz... stół specjalny i tak, na nim jest trafić krążek. Do bramki przeciwnika. Strasznie mi się to zawsze podobało, jak byłam mała i właśnie te gry tam są i wszystkie właśnie
inne tego typu, oldschoolowe, więc można super spędzić i wieczór i tak naprawdę też dzień, bo to jest, nie pamiętam dokładnie o której godziny, ale tam można też w ciągu dnia przesiadywać sobie na leżaczkach, wieczorami są imprezy, więc można połączyć to wszystko. Mhm. A jeżeli byście chcieli przyjechać na Mokotów, to możecie zahaczyć o Iluzją, bo nie dość, że jest tutaj bardzo fajna kawiarnia z wegetariańskim menu, to jest również kino, więc z kina możecie sobie wyjść przed Café Illusion i super spędzić czas przy neonie, pod neonem. Tak. I no, fajne, romantyczne miejsce. A też lubimy tam z Mają przesiadywać. Także możecie nas może mniej spotkać. Romantycznie niż wy będziecie. Ale tak. No a już zdradziłyśmy. Niedaleko, bo 10 minut od Illusionu spacerkiem. Jest nowy teatr. A tak, też bardzo. I tam też jest fajne miejsce do wypicia sobie romantycznego winka po spektaklu. Tak. A w i tam nowym... jest jeszcze księgarnia. I jest jeszcze księgarnia. Gdzie są super książki. A naprawdę. W nowym naprawdę są wysokiej klasy spektakle i bardzo warto tu zaglądać. A jeżeli będzie Wam się chciało wyjechać z Warszawy, pod Warszawę, na bardzo weekend. Niedaleko, na weekend, no to mamy z Karą takie miejsce, które bardzo Wam polecamy. Nazywa się to Bookworm Cabin. I jest to maleńki domek. On ma kilkanaście metrów kwadratowych, wypełniony książkami. Drewniany. Drewniany, z piękną przeszkloną fasadą. I dookoła jest tylko las. Także jest natura, ale jest też kultura, ale też i moda, bo jak weźmiecie książki o modzie, to będziecie mieć też modę. Ale też możecie spędzić super czas na łonie natury, tylko we dwójkę. Podobno Wi-Fi nie za bardzo tam działa, ani nie ma zasięgu, także jest absolutny spokój. Macie czas tylko cisza. Dla siebie i dla książek, które możecie ze sobą zabrać, albo zabrać je też z półki, bo cały dom jest wypełniony książkami. I myślę, że to jest taki super romantyczny wypad. I taki trochę inny. Taki bardzo inny. Kulturowy. A jeszcze chciałam powiedzieć właściwie taką autopromocję, no bo już jak stwierdziłam, że jestem singielką, to jakby ktoś chciał jakiś piękny, miły pan do mnie napisać, to na studio 26 podcast @gmail.com. Kara odbiera i będzie sprawdzać. Ja odbieram CV. Wszystkie maile i tutaj dokładnie. Sprawdzałam też wszystkie pytania, więc jak macie tutaj propozycje ciekawe do Mai, to ja będę też weryfikowała i tak, przekazywała najciekawsze dalej. Dobra. No to dziękujemy mamy. A Wiktoria, bardzo Ci dziękujemy za to pytanie. Bardzo. I prosimy Cię też o kontakt, o maila zwrotnego, chociaż my do Ciebie też napiszemy. Tak. I poleci do Ciebie fajna, kulturowa paczuszka nowości. Od nas, tak. Także i zapraszamy też, żebyście wysłali nam dalej pytania, będziemy chętnie na nie odpowiadać, a te, które wybierzemy, będą takie właśnie piękne paczuszki dostawać. Kulturowo-modowe. Kulturowo-modowe. Bo już mamy fajne pomysły kolejne. Sama bym chciała taką paczuszkę dostać. Wyślesz mi taką? Jak zadasz dobre pytanie. Postaram się. Dobra. Maja, dziękuję za dzisiaj. Kara, bardzo Ci dziękuję, a Was zapraszamy już na kolejny odcinek podcastu Studio 26. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Pa! Pa, pa!